Witamy w ulubionym programie wieczornym wszystkich Polaków, czyli w Hyde Parku. Dzisiaj Hyde Park wyjątkowy, ponieważ chyba pierwszy raz w historii programów telewizyjnych w Polsce doprowadziliśmy do tego, że sędzia międzynarodowy, sędzia Szymon Marciniak, będzie rozmawiał z kibicami, którzy nie wszyscy go kochają. Witam cię, Szymon. Zdajesz sobie sprawę, że tutaj jest link otwarty. Nie Witam. Wiemy, kto zadzwoni i nie wiemy, jaki będzie miał do ciebie stosunek. Tak, ale sędziowie to nie są ciupaciupsy, żeby ich lubić. Oni mają podejmować dobre decyzje i czasami, mimo że są kontrowersyjne, no wiemy, jak jest z ludźmi. Jak jest na korzyść danej drużyny, której kibicuje kibic, no to jest szczęśliwy, happy i wtedy sędzia zawsze podejmuje dobre decyzje. Jak ta decyzja jest niepopularna w drugą stronę, no to wiadomo, kawał ha i na pewno oszukał, wziął kasę i tak dalej, musi szybko uciekać ze stadionu. Myślę, że my na tyle mamy odporną skórę i nie zwracamy na to, co mówią kibice, bo ci sami kibice, którzy leżą cię na stadionie, później ciebie widzą gdzieś tam na ulicy i chcą razem robić fotki, porozmawiać, zapytać. A miałeś chociaż jedną nieprzyjemną sytuację na ulicy, że ktoś podszedł i powiedział, ty Marciniak? Nigdy jeszcze nie. Często gdzieś tam rozmawiamy, rzeczywiście jakieś była taka wesoła scenka, rozmawialiśmy na Łazienkowskiej pod Enel Medem, szedłem i wychodzili kibice Legii i kiedy się mijaliśmy, powiedzieli dzień dobry panie sędziu, wysoko podniesionym tonem, ja mówię witam. I zaczęliśmy rozmawiać od słowa do słowa, o sytuacjach, o tym, co kiedyś gwiznąłem, czego nie gwiznąłem. Ja powiedziałem swój punkt widzenia, oni swój. I stwierdzili, że nie no, panie sędzio, równy z pana chłopem. Ja mówię, słuchajcie, a myśleliście, że tak naprawdę to nas UFO przysyła i tak jesteśmy niedostępni. No, taka jest robota, ona jest niewdzięczna. Ale gdy cały stadion krzyczy, Marciniak, co, to wtedy w głowie pojawia się jakakolwiek myśl, czy to jest radio, które gdzieś brzęczy w tle i w ogóle? Nie, to jest radio, które brzęczy czasami. Dzisiaj to się tak zrobiło popularne, to nie chodzi tylko o Marciniaka, bo tak naprawdę oglądamy wszystkie mecze. To jest moja praca domowa, oglądać mecze Ekstraklasy i widzę często mecze moich kolegów, gdzie też po jakiejś takiej śmiesznej decyzji, bo się nie też krzyczą, Marciniak, co? Tak, to by było najlepsze wtedy, ale na wielu innych i tak samo. I gdzieś to ubliżanie stało się takie trochę popularne. To jest taki dzisiaj element dla nich kibicowania. Dla nas no, nic nie wspólnego w ogóle nie jest związanego z piłką, a tak naprawdę no, rozumiem po jakiejś kontrowersyjnej decyzji, tak? Czerwona, karny, gdzieś nie wiadomo w jakich okolicznościach, ale tu czasem jest, nie wiem, niegwizdnięty rzut wolny na środku boiska, ewidentna żółta kartka dla zawodnika i danej drużyny i od razu, ale ja to się czuję generalnie, staram się tego nie słyszeć, bo rzeczywiście człowiek jest tak sfokusowany na boisku, że to tak bardzo do nas nie dochodzi, ale czasami to słyszysz tego jaskółkowego, który gdzieś tam z mikrofonem, panowie, i teraz uwaga, ja mówię często do moich asystentów, no i panowie, zaczęło się, no i bardzo często trafiamy. Krótkie wyjaśnienie, dzisiaj jesteś w koszulce grupy Autoforum z Polska, dealera Mercedesa, jesteś jedynym, to jest też sponsor dzisiejszego odcinka, jesteś chyba jedynym sędzią w Polsce, który ma kontrakt reklamowy, tak można powiedzieć. Tak, od 2 lat jestem ambasadorem Autoforum w Płocku. Bardzo fajnie ta współpraca przebiega. Zawsze miałem słabość do tej marki. Później już gdzieś, kiedy udało się wejść dość wysoko, salon także zobaczył we mnie potencjał i znaleźliśmy się gdzieś tam w środku i dzisiaj idziemy w tym samym kierunku. Dobrze się jeździ autem. Dobrze. Ja też mam nadzieję, że przynoszę jakieś profity salonowi. Okej. Okay. Zasady są proste. Odbieramy telefony od ludzi. Może być tak, jak powiedziałem, różnie, ale zakładam, że będzie miło, szczerze mówiąc, bo ludzie tacy są po prostu. Lubią sobie pokrzyczeć na stadionach, a na koniec, jak mogą podyskutować normalnie, to są normalni po prostu. Otwieramy dla was nasze linie telefonicznie 22 219 50 31. To jest nasz numer telefonu. I jednocześnie mam prośbę do ciebie. Tak. Jak będziemy mieli, powiedzmy, 3000 łapek w górę, nie, 4000 łapek w górę, to odpowiesz historię o Cristiano Ronaldo i szmelcerze. No coś zdradzimy. Coś zdradzimy. Dobrze, tak. Panowie, to jest challenge na dzisiaj. Drodzy widzowie, 4000 łapek w górę, historia Cristiano Ronaldo, szmelcer, a ja czekam już. Ale widzę, że jesteś dobrze poinformowany. A ja już czekam na wasze telefony. Mamy pierwszego widza. Halo. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Michał ze Szczecina z tej strony. Ja mam 3 pytania do pana Szymona, jeśli można. No pewnie. Pierwsze pytanie. Czy miał pan w swojej karierze, historii, przygodzie taki mecz, po którym pan po ostatnim gwizdku wchodzi pan do szatni i wie pan, że dał pan za przeproszeniem dupy?
Zadajesz od razu trzy, czy jedziemy po nie, jednym nie, pytaniu? Nie, to pierwsze. Nie, no pewnie, no w życiu sędziego jest tak, że czasami kończysz mecz, myślisz zadowolony, wracasz do szatni, zbijasz pionki, nikt na murawie nie daje ci nawet odczuć, że coś się wydarzyło nie tak. I nagle wchodzisz do szatni, dzisiaj w tej dobie internetu, komórek, social mediów, wiesz od razu wszystko i niestety tak było po meczu Legia Lech, gdzie padł ten feralny gol ze spalonego, jeszcze Kasper Hamalainen, który dołożył mi, że tak powiem, cegiełkę na głowę. Tak naprawdę na boisku nie widzieliśmy nic, kompletnie nic. Zawsze po każdym golu sami wiemy, że zawodnicy jedni podnoszą rękę, drudzy się cieszą i tak było tutaj. No, nikt mi nie dał nawet odczuć, że coś może być nie tak. Decyzja potwierdzona przez asystenta, wszystko gra, schodzimy do szatni i w szatni, kiedy od razu pierwsze co, no kluczowa decyzja. Wzięliśmy telefony w rękę, to tak sobie pomyślałem, mój Boże, masakra. Ale telefony w ręce, to znaczy, że już ktoś tam wysłał wiadomości, czy po prostu sprawdziliście jakieś tam, nie wiem? Nie, tak szybko nie mamy materiałów, to dzisiaj przy VAR-ze jest troszkę łatwiej, bo sędzia VAR wchodzi do szatni i mamy tak naprawdę nagrany materiał po dosłownie kilku minutach i już możemy sobie analizować, ale wtedy nie było niestety dla nas, nie było systemu VAR i kiedy weszliśmy, no to dostałem od razu na wiadomościach, no bo wiadomo, że jak mam, że tak powiem, niezbyt przychylną widownię, tak mam ludzi, którzy gdzieś tam za mnie trzymają kciuki, środowisko sędziowskie też stara trzymać się razem. No i oni mi napisali, że fajny mecz, ale niestety w 93 padła bramka zespolnego. No i co ci mogę więcej powiedzieć? Tak naprawdę grobowa cisza i w szatni, i w samochodzie, i jedziesz do domu, jesteś jak zbity pies, bo tak naprawdę wiesz, że 93-94 minuty meczu, który tak naprawdę, bo później go analizowałem, fajny mecz, trudny karny dla Lecha Poznań gdzieś tam w 90 minucie, ale fajnie wyłapany, wszystko super i nagle jedna decyzja przekreśla całą twoją pracę, no, ale taka to jest niewdzięczna praca niestety. Rozumiem. Mam drugie szybkie pytanie. Jakby pan mógł wskazać sędziego, może w Polsce, może w sumie i jakby międzynarodowego, który nadawałby się, nie wiem, na przykład do polskiej ligi i odwrotnie. Czy znalazł pan w polskiej lidze jakiegoś piłkarza, który, nie wiem, który ma pan, nie wiem, dobre zadatki na sędziego, który zawsze, nie wiem, merytorycznie podchodzi, nie drze papy od razu, tylko podchodzi, rozmawia i tak dalej. Sędziów to wielu sędziów. Tak naprawdę myślę, że Milorad Marzic, który dzisiaj jest w Chinach, to taki dobry przykład, że potrafi się adoptować do każdej ligi. Sędzia finału Ligi Mistrzów sprzed 2 lat bodajże, bardzo fajnie wybiegany i dobry styl, daje pograć, czyli to co pasuje naszym zawodnikom, kibicom i komentatorom czasami, bo to też różnie u nas bywa z tym odmiorem. Musi wszystkim pasować dookoła, żeby później ta ocena ogólna sędziego była dobra. Ale tak naprawdę jest wielu sędziów w Europie, którzy myślę mają fajne warunki, predysponują dobrą formę i spokojnie poradziliby sobie w polskiej lidze. Chociaż w polskiej ligi z piłkarzy, nie chodzi o piłkarzy, to są tacy, którzy, nie wiem, podejdą, porozmawiają, nie wiem, ale wiem, że to jest kandydat na sędziego. Argumentów. Bo kiedyś sędziowie w ogóle to byli głównie zawodnicy. Z czasem to się zmieniło. Jest kilku zawodników, aha, nie wiem, czy mogę zdradzić, aczkolwiek to nie jest chyba tajemnica, bo rozmawialiśmy kilka razy. No nie, Mateusz Cetnarski ma cały czas zakusy i gdzieś tam rozmawiamy, jesteśmy co jakiś czas w kontakcie i chciałby zostać sędzią. Zresztą naprawdę myślę, że dałby sobie radę, bo zawsze miałem super z nim kontakt, fajnie zawsze porozmawiał, zapytał, bo to też jest istotne na boisku. Jeżeli zawodnik nie biegnie do ciebie z głupimi pretensjami, takimi, wiesz, typowo czasami hamówka, mhm, tak, że ojej, to ty gwizdnąłeś, co widziałeś, chociaż no dzisiaj się już tak raczej nie zdarza, bo się po prostu nie zdarza, ale kiedyś było inaczej. Pamiętaj, ja też byłem dużo młodszy, nie byłem w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj. Ten nasz kontakt jest naprawdę taki i kulturalny, i sensowny, i koleżeński. Wiadomo, że to ja jestem sędzią, podejmuję finalną decyzję, ale staram się nie wykorzystywać tego. Myślę, że zawodnicy dobrze o tym wiedzą, że kiedy nie muszę, kartki nie wyciągam, kiedy nie muszę, gdzieś tam nie używam głosu, ani reprymend, tylko staram się dyskutować, pomagać, zresztą słuchać. To było kiedyś w programie, kiedy byliśmy nagrywani na żywo. Później też mi tam zarzucano, że podpowiadałem zawodnikom, nie rób tak, bo dostaniesz kartkę. No ale to jest logiczne, jako były piłkarz, zawodnik, może za dużo powiedziane, piłkarz, jako były zawodnik, no to
siłą rzeczy, no nie lubisz karać, chcesz podpowiedzieć, chcesz uniknąć czegoś, a dwa, jeżeli podpowiesz na boisku, to być może za 5 minut unikniesz kłopotów dla siebie, bo ten zawodnik zrozumie, widzi, że jesteś normalny gość i powie, nie, okej, no nie będę mu robił, nie będę mu robił pod górkę. Ale uważam, że to jest świetny pomysł. Piłkarze na sędziów po swojej karierze, kiedy kończą w wieku 32-33 lat, to jest wciąż koło 15 lat biegania. Przykład Mariusz Złotek. Parę dni temu skończył 50 lat, a naprawdę wygląda, jakbyś go zobaczył bez koszulki, wygląda jak 30-latek, a myślę, że nawet lepiej, świetnie się prezentuje. Ma tą czutkę, ma czutkę byłego piłkarza i to jest ważne, także naprawdę zapraszam byłych piłkarzy, bo takich ludzi potrzebujemy. Mam jeszcze pytanie a propos, dajmy na to, mamy mecz, przeciętny mecz Ligi Mistrzów fazy grupowej i mamy mecz, można powiedzieć, taki bym powiedział, w czubie polskiej ligi. Bez względu, znaczy nie patrzymy na kibiców, załóżmy, że kibiców nie ma. Mamy mecz obmikrofonowany, że tak powiem. I w którym meczu musielibyśmy ściszać mikrofony? W którym meczu jest więcej, jakby nie wiem, bluz, więcej takich, bym powiedział, no, rzeczy, które nie nadają się do rozumiem. Czy w meczu ligi. Obydwa mecze byłyby tak samo. Ja nie potrafię udawać. Generalnie jestem sobą, nie należę do dyplomatów na pewno. Jeżeli mam coś powiedzieć. Ale nie, chodzi bardziej o to, co piłkarze, czyli nie wiem, czy w Lidze Mistrzów piłkarze z fakami też latają między sobą i do sędziów, czy to tylko u nas generalnie? Znaczy, oczywiście, że zdarzy się, że ktoś rzuci fak, ale to nie jest w kontekście takim, żeby cię obrazić. No, fak generalnie to znaczy tak jak nasze słowo na K. I tyle, jakiś tam taki wyraz emocji, ale nie zdarzyło mi się nigdy, żeby ktoś podszedł do mnie i ubliżył mi w twarz, bo uwierz mi, zobaczysz od razu, za co daję czerwoną kartę, jakim wiesz, widział za co, to prawdopodobnie za to, co do mnie powiedział. Czasami zawodnicy są sprytni, gdzieś tam mówią coś w innych językach, zupełnie w innych, albo zakrywają, dzisiaj to już jest takie popularne, zakrywają usta i słyszysz gdzieś tam jakieś końcówki zdań, ale jak dopytujesz, żeby to powtórzył, no to domyślasz się sam, że wtedy mamy echo. Jasne, okej. Okay, dziękujemy bardzo. Dzięki. Dziękujemy. Ja się zapytam jeszcze o samochody, ale tak złośliwie. Czy jak jeździsz samochodem, jak parkujesz, to korzystasz z tych kamer i wszystkich systemów, czy jednak ciągle na nos, na lusterko wsteczne? Na lusterka. Ja jestem nauczony na lusterkach. Autentycznie, uwierz mi, jeszcze nigdy nie parkowałem systemem. I mimo, że byłem wraz właśnie z salonem moim, byliśmy na fajnej nauce, na tym assistance tutaj na Modlinie, gdzie pokazane było w trudnych warunkach, jak trzeba jeździć, co robić, bo to też człowiek myśli, że umie dobrze jeździć, a tak naprawdę jak wrzucają człowieka w trudne warunki, tu gdzieś poślizg, nadsterowność, podsterowność, to tak sobie pomyślałem, mój Boże, jakby się coś wydarzyło, nawiązywałem do warunku. Ja wiem, o co ci chodzi, oczywiście, że tak jesteś konsekwentny. Nie mam z tym problemu autentycznie. Trzeba pamiętać jedną rzecz, że to nie sędzia główny, czy jak lepiej tobie będzie pasowało, nie Marciniak decyduje o tym, czy idzie do VAR-u, tylko to VAR go woła. Wszystko jest nagrywane, wszystko jest monitorowane i to tylko myślę... No dobrze, ale nie będziesz udawał, nie jesteś sędzią, który nadzwyczaj lubi korzystać z VAR-u. Raczej wolisz wszystko po swojemu mieć zorganizowane. Takie ja mam wrażenie. No i to jest twoje mylne wrażenie, ale myślę, że będziesz się i tak dobrze z tym czuł i zdania nie zmienisz, ale... Polska ma takie wrażenie, nie tylko ja. Nie przeszkadzam, ale to wynika też dużo z niewiedzy i z tego, że nie rozumieli od samego początku, bo to się na początku gdzieś tam przykleiło do mnie, że nie korzysta z VAR-u, szczególnie po mistrzostwach świata w tym meczu Niemcy-Szwecja, no, ale to trzeba sobie zdawać sprawę, że Marciniak nie może sobie sam zrobić monitora i iść do tej strefy, obejrzeć sytuację jeszcze raz. Po prostu dostałem komunikat na ucho, gramy dalej, nie ma tematu, jedziemy dalej. Później możemy się oczywiście doktoryzować. A bywasz po meczu wściekły na sędziów VAR? Może nie wściekły, wściekły mogę być zawsze na siebie. Ja dużo wymagam od ludzi i ci, co ze mną współpracują, mają ciężką pracę na pewno, ale też jeszcze więcej myślę, że wymagam od siebie i tak naprawdę jestem wściekły na siebie. Czasami mam takie przeświadczenie, że jest sytuacja, nie wiem, czy to już wtedy VAR powinien wejść, tak? Bo pamiętajmy, że zmienić kontrowersję w kontrowersję to jest bardzo łatwo. To jest coś, co my jako VAR-owie, będąc VAR-em, jesteśmy najbardziej narażeni i to jest jedna z przyczyn, dla której UEFA, AFA bała się najbardziej wprowadzenia VAR. My do dzisiaj, widzisz, Krzysiek, bijemy się z tą linią interwencji. Dla jednych to już było do zmiany, dla innych nie, a jak wiszesz do AFA, mówią, nie wiem, panowie, o czym wy mówicie, przecież to w ogóle nie jest do interwencji. I tu leży ten problem, bo VAR to nie jest po to, żeby było idealnie na boisku, bo nigdy nie będzie, bo dla jednego ta ręka jest do gwizdnięcia, dla drugiego nie. Mnie samego szlak czasem trafia, jak widzę te nasze zalecenia, kiedy gwizdzę, zawodnik się podpiera albo zawodnikowi się odbija od ciała i trafia go w rękę, którą ma tak. No,
No teraz promujemy błąd techniczny, ale ja jestem od tego, żeby bazować na tym, co dostaję z FIFA, UEFA, z IFAB-u. I ja to muszę wymagać i od zawodników i gwizdać takie ręki, albo nie gwizdać. I uwierz mi, to też nie jest dla mnie dobrze. Zresztą sam też to śledzisz i widzisz, jak często się to zmienia. No, nie ma możliwości, żeby zwykły kibic był na bieżąco z tymi wszystkimi przepisami. I czasem się nie dziwię, że później gdzieś się spotkamy. Panie sędziu, ale rok temu, ja mówię, przyjacielu, rok temu, 3 razy od zeszłego roku zmienił się dany przepis. I uwierz mi, ja też nie jestem szczęśliwy, ale tak to czasem jest. Mm-hmm. Ale masz rację, jedną rzecz, że oczywiście, dopóki nie było VAR-u, ostateczna decyzja należała do sędziego. I wszyscy sędziowie na początku z VAR-em mieli problem. No wiadomo, że ja siłą rzeczy sędziując mecze... A lubisz siedzieć na VAR-ze w ogóle? W tym wozie? Najbardziej lubię być na boisku, to każdy sędzia ci chyba powie to samo, ale nie mam problemu, bo wiesz, im bardziej sędzia ma większą pewność siebie w podejmowaniu decyzji, tym łatwiej mu też jest być na warze, bo nie ma problemu z tym, żeby zawołać kolegę i podpowiedzieć mu, słuchaj, no okej, ale obejrzyj jeszcze raz, bo moim zdaniem jest tak i tak. No, wiadomo, że ze mną jest troszkę trudniej, sędziuję mecze w Ligi Mistrzów i tak dalej i czasami było tak na początku, bo uważam, że teraz tak nie jest, że wszyscy sędziowie też już ze mną współpracują normalnie, ale ten początek dało się odczuć, że gdzieś do mnie była większa pewnie może obawa, czy to już wołać, czy nie, widział, dobrze był ustawiony, wołać czy nie, tak? No i być może z tego wzięły się jakieś takie małe kontrowersje, niedopowiedzenia, ale mam wrażenie, że w tym sezonie no, byłem kilka razy przy monitorze, zresztą my też się obyliśmy z tym monitorem, to już nie jest dla nas taki temat trochę wstydliwy i tabu, tak jak na początku, że cholera, nie no, idę do VAR-u, czy mam kolejnego słuchacza, ale zanim damy mu głos, tylko chcę mu powiedzieć, żeby zaczekał jeszcze na linii, bo drążąc troszeczkę ten temat, mam wrażenie, że sędziowie czasami nie wykorzystują potencjału VAR-u w celu uspokojenia publiczności czy telewizów, że oni to mają pod kontrolą. Że czasami dobrze jest, kiedy sędzia po prostu zajrzy, nawet jak wie. I to był problem i nie wiem, czy zauważyłeś, po pierwszych 2 latach się troszeczkę zmieniło. IFAB stwierdził, że okej, to było na początku, ale my działamy tak, jakie dostajemy obostrzenia, a te obostrzenia później były takie, że panowie, za często, no, biegacie za często po to, żeby sprzedać decyzję. Tam jest też sędzia tej samej klasy, czyli potrafi ocenić decyzję, czy ona jest naprawdę już biało-czarna, czyli jest to biało-czarny błąd i wtedy go woła, czy ona jest naprawdę kontrowersyjna i mieści się w tej, wiem, że ludzie tego nienawidzą, szarej strefie. Sam tego nie cierpię, bo tak naprawdę no, albo jest karny, albo go nie ma, a czasami te szare strefy, ale niestety jest takie pole do interpretacji i na tym polega największy problem. Okej. Okay. Mamy kolejnego widza, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomek z Huty Czechy. Chciałbym zapytać pana Szymona, sam jestem sędzią już od 2 lat. Chciałem zapytać pana Szymona o to, co on uważa o tym projekcie ZPN-u związanym z koronawirusem i że on nie uwzględnia nas sędziów, gdy my też mamy jakieś składki, opłaty za licencję. My to robimy z pasji, a często jesteśmy pomijani. Dziękuję. Wiesz co, Tomek, miałem podobne zdanie na początku, znaczy może nie tyle do Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy nawet do Kolegium Sędziów, tylko bardziej do wszystkich innych, bo nawet i dziennikarze i lekarze wszyscy rzucali jakieś pomysły, a nas na początku nie brali pod uwagę, ale wiesz co, przeszło mi w momencie, w którym sobie wreszcie doszło do mnie, że tak naprawdę my dopiero za miesiąc ruszamy. Po pierwsze, nieznana była data. To, że ktoś rzucał pomysły, że to będzie, nie wiem, w maskach, przy ubicach i tak dalej, to tak jak teraz patrzę na to bardzo spokojnie. Dzisiaj właśnie odbywa się konferencja medyczna z doktorami i z wszystkimi sędziami szczebla centralnego i asystentami i dopiero usłyszymy pierwsze zalecenia i za chwilę rozejdzie się to na pewno niżej, Tomek, także spokojnie będą, Kolegium Sędziów też będzie miało spotkanie. Dalej zapadną decyzje, bo jak wiesz, wojewódzkie związki muszą zdecydować, czy te niższe ligi będą grały, czy nie. I dalej myślę, że to będzie też brane z góry, czyli jeżeli pierwsza ruszy Bundesliga, my podpatrzymy, myślę, kilka pomysłów, bo to by było logiczne, co jest fajne, co można wykorzystać, a czego nie powielać. I tak samo później, te niższe ligi, jeżeli niektóre województwa ruszą, a zakładam, że jeżeli będzie bezpiecznie, to wszyscy zrobią wszystko, żeby wystartować, to tak samo te pomysły będą powielane z ekstraklasy, z pierwszej, drugiej ligi. I oczywiście, no, myślę, że też będą te rozmowy z takimi wojewódzkimi związkami, czyli też z sędziami z niższych lig. Mamy od razu kolejnego widza. Halo? Dzień dobry. Witam serdecznie. Mam na imię Michał i mam 3 pytania do pana Szymona. Jasne. Pierwsze pytanie, to wiem z własnych źródeł, że na przykład docenia pan w Lidze Mistrzów
rozmowę z takim piłkarzem jak Mandzukić, a dość ciężkie są rozmowy na przykład z Verratti. I czy mógłby pan podać przykłady innych piłkarzy, ich zachowań, które panu zapadły w pamięć jako pozytywne lub negatywne? Jasne, no ale tutaj się trochę z tobą nie zgodzę, bo Mandzukić, to bym powiedział, że to Mario właśnie jest takim cięższym rozmówcą jak Verratti. Verratti rzeczywiście może ma ten taki pierwszy impuls po jakimś ataku, no też wiesz, że jego pozycja jest zupełnie inna. On jest od tego, to jest taka pirania, taki nasz Jacek Góralski, który gdzieś tam zaraz doskoczy, nadepnie na nogę, wykona jakiś ślizg i kiedy jest gwizdek, to on ma ten pierwszy moment, kiedy stara się gdzieś tam zerwać do góry, nie zgadzając się na początku z decyzją, ale myślę, że mamy dobry kontakt, wie też, na co może sobie pozwolić, na ile ja gdzieś tam z nim znalazłem ten wspólny kontakt, a Mario jest z kolei taki, że trzeba go troszeczkę sobie ułożyć. Pamiętam taki ciężki mecz ćwierćfinałowy Juventus grał z Barceloną i rzeczywiście trzeba było się troszkę napracować po kilku starciach jego z Leo Messim i naprawdę te zarządzanie musiało wejść na wyżyny, żeby to wszystko opanować bez kartek przede wszystkim, bo wiesz, no, zawsze można dać kartki i człowiek jest szczęśliwy, bo zawodnik wie, że już ma kartkę, może dostać drugą, nie zagra w rewanżu, ale to nie na tym polega. Jest już pewien etap, wchodzisz na pewien szczebel, że docenia się, jeżeli zarządzisz to, ale bez kartek, bez głupich kartek, bo kiedy jest faul ewidentny, no to nie mamy o czym rozmawiać. Mówię o takim ogólnym zarządzaniu. No dobrze, ja po prostu słyszałem, że pojawiają się tam jakieś wesołe jego odzywki typu Polak, Chorwat, Bratanki i tak dalej, ale mam teraz drugie pytanie. Na którym etapie jakby ścieżki na najwyższy poziom, na Ekstraklasie pan się zatrzymał najdłużej? Czy to były, powiedzmy, awanse z roku na rok, czy może nie wiem, zatrzymał się pan w czwartej lidze na 3 lata i zwątpił pan w dalszy rozwój? Nie, tak życie już kiedyś mówiłem, rozpieszczało mnie troszkę, jeśli chodzi o te awanse, że to też byłem piłkarzem, to był też czas, wiadomo jaki, że potrzebowano dużo młodych chłopaków perspektywicznych. Kopałem piłkę, więc gdzieś ten feeling był i rzeczywiście poszło to szybko. Te pierwsze, takie chyba najcięższe etapy dla nas wszystkich sędziów, tych młodych, którzy tam sędziło w dżunglę A-klasowej, B-klasowej, przeleciałem migiem, ale to też spotkałem wielu dobrych, fajnych ludzi, którzy od razu od początku dobrze im pomagali, wysyłali mi na dobre mecze, bo to czasami jeden mecz, na który zły pojedziesz gdzieś w okręgówce, nie uda ci się, podejmiesz złe decyzje, nagle wiadomo, w okręgu jesteś persona non grata. I już powoduje, że jesteś takim lekkim hamulcowym i idziesz do boksu, następny już czeka w kolejce. Ja te początkowe lata były dla mnie bardzo udane, świetne i wszędzie gdzieś tam szedłem jak burza. W czwartej lidze też chyba byłem tylko rok, w trzeciej lidze też tylko rok i chyba w pierwszej lidze tylko rok. Także wszystkie te ligi byłem tylko, chyba tylko w trzeciej lidze byłem półtora roku, tak mi się wydaje, ale... Ale to jest też ważne, zdobyć doświadczenie, jeżeli myślisz o sędziowaniu albo jesteś gdzieś tam na etapie niższym, to nie ma się co absolutnie zrażać, bo miałem wielu kolegów, którym też na początku gdzieś nie poszło, uwierz mi, ale wytrzymali to, to napięcie, tą presję i później poszli dalej i dzisiaj też są w Ekstraklasie i świetnie sobie daje radę. No, sędziowanie to sam wiesz, to jest walka z samym sobą i nie można się nigdy poddać na żadnym etapie, a uwierz mi, im wyżej, tym ciężej. Dokładnie, rozumiem. I następne pytanie. Czy duża jest świadomość wśród zawodników na najwyższym poziomie takich terminów jak na przykład nierozwaga, nieproporcjonalna siła, które w przepisach pojawiają się regularnie? I czy łatwo im można sprzedać jakąś decyzję, korzystając z ich nieznajomości przepisów? Czy oni już są na to wyczuleni i wiedzą o co chodzi w tych dokładnych terminach? Może dokładnych terminach to nie, bo wiesz, nie używamy też z nimi, nie wiem, dostajesz żółtą, bo jest nierozważny atak. Dla nich jest albo żółta, albo tej żółtej nie ma, albo dałeś żółtą z czapy, tak szczerze. Ale już trzeba dzisiaj przyznać, że po tych spotkaniach już od kilku lat Polski Związek Piłki Nożnej wprowadził w licencjach obowiązek uczestniczenia zawodników w szkoleniach z sędziami. To się odbywa zazwyczaj dwa razy do roku, latem i zimą. I trzeba przyznać, że tak jak kiedyś na początku, ja pamiętam w klasie, to człowiek rzucił jakieś hasło i mówię, no wiesz, zmieniły się przepisy, jest tak i tak. I
Ach, te wasze przepisy i tam generalnie machali na nas ręką, nie wiedząc, czy ja mówię prawdę, czy nie, i było łatwiej. Dzisiaj zawodnicy naprawdę są wyedukowani, to nie jest tak jak kiedyś, że rzucisz byle co i już są zadowoleni. Pamiętam, gdzieś tam gwizdałem taką rękę podpartą i Michał Helik mówi: panie sędzio, ale oglądaliśmy szkolenia i takie podpórki nie gwizdali. Ja mówię: no tak, ale jeżeli są w walce o piłkę, mówię, a nie gdzieś tam jak jesteś dalej. Ale już widziałem, że wiedział, o co pyta, oglądał i miał o tym pojęcie, także dzisiaj naprawdę trzeba to też docenić, bo zawodnicy się edukują, też wiedzą, że mogą na tym ugrać. Pamiętam i wykorzystałem nawet tą sytuację, dzwoniłem do trenera Fornalika zapytać, czy mogę wykorzystać klip z Piasta Gliwice. Młody zawodnik środka pola, ojej, Krzysiek, pomóż mi. Murawski wtedy mógł być? Nie, to było rok temu. Dziczek? Nie Dziczek. Milewski? Nie Milewski i ostatni nam został. Patrz, ale mi uciekł. Ale mi quiz zrobiłeś, teraz się będę śmiać. Grał mecz na UKS-ie i zawodnicy Piasta we własnym polu karnym ustawili mur, dwóch zawodników. I tak nie wiedzieli, czy będzie strzał na bramkę, czy nie. I zawodnik UKS-u dobiegł do tego muru, a ten właśnie zawodnik inteligentnie wiedział, że zmienił się przepis. I jeżeli będzie trzech zawodników w murze, to wtedy jest rzut wolny pośredni i wrzut, może być nawet zagrożenie. I w momencie, kiedy zawodnik UKS-u strzelał na bramkę, to on dobiegł i stanął koło tego zawodnika UKS-u, trzech w murze, sędzia słusznie, pamiętam, Łukasz Trzech odgwizdał rzut wolny pośredni i tak naprawdę odrzucił zagrożenie, które mogło się zakończyć nawet bramką. Także ja to bardzo szanuję takich zawodników, bo to inteligencję trzeba jak najbardziej nagradzać i ten zawodnik zawsze ma u mnie małego plusa. Ale widzisz, jak na to już zapomniałem nazwisko, poszukam, od razu Krzysiek zrobił mu tak reklamę, ale absolutnie zasłużoną. Zaraz przeszukamy. Dziękuję bardzo za telefon. I jeszcze mam ostatnie szybkie pytanie. Zna pan na pewno historię z książki, z biografii Howarda Webba, który on opisuje, że przed Euro 2008 UEFA wysyłała swoich pracowników na zgrupowanie każdej reprezentacji z płytą, z wideo tłumaczącym zmianę w przepisach, i Howard Webb pisze, że gdy przyjechali do Polski, akurat była awaria w dostawie prądu, Polska miała obejrzeć sobie później tą płytę na własną rękę i że tego nie zrobiła. I Howard Webb, pisząc tą książkę, no, tłumaczy jakby tą decyzję z rzutem karnym, oczywiście z Austrią w ostatniej minucie, i że była to wina Polski, aczkolwiek po latach odniósł się, że gdybym był tak doświadczony, jak był już później, to by tej decyzji nie podniósł. I jaka jest pana opinia? Czy po prostu naprawdę było to niedociągnięcie ze strony Polski, czy może nadgorliwość ze strony młodego Webba? Nie, rzeczywiście to jest sytuacja z życia wzięta, ale to Howard cytował Michała Listkiewicza, który opowiadał tą historię, był wtedy prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, i rzeczywiście David Ellery, członek komisji szkoleniowej UEFA, przyjechał wtedy na szkolenie i nie było prądu w całym hotelu. Zostawił tą płytę, bo tą płytę trener Kaczmarek gdzieś tam dostał z tego, co pan Michał mi opowiadał. Schowali ją, no ale kiedyś właśnie to jest ta różnica między kilkoma latami wstecz, a dzisiejszymi czasami, że kiedyś nie przywiązywano wagi do takich rzeczy. Dzisiaj to już jest obowiązkowe. Dzisiaj każdy członek komisji szkoleniowej na dużym turnieju, czy to podczas Mistrzostw Europy 2016, gdzie byłem z moim zespołem, czy teraz w Rosji w 2018, członek komisji pojechał do każdej reprezentacji, był też u naszej reprezentacji, pokazywał klipy, objaśniał, co będzie gwizdane, co nie, jakie są zalecenia. Także dzisiaj dobra reprezentacja, znająca też swoją siłę, bo to też jest siła, jeżeli znasz przepisy, znasz jakieś kruczki, które możesz wykorzystać, a wiemy, że trener Nawałka był perfekcjonistą, sam byłem kilkukrotnie zapraszany na obóz kadry po to, żeby przedstawić jakiś pogląd sędziowski albo coś, na co, jakiś trend sędziowski, bo to też tak czasami jest, że mamy jakiś okres, gdzie my jako sędziowie bardziej zwracamy uwagę na przykład na walkę łokciami, na naciągnięcie za koszulkę. I tak było w tamtym czasie też, że to była walka troszkę z ciągnięciem za koszulkę, ale tak jak Howard później szczerze przyznał, no, takie jest życie sędziowskie. No, on też od razu wiedział, że bramka Rogera jest ze spalonego i gdyby był VAR, to nie byłoby ani spalonego, ani karnego i tak byłby remis 0-0. Także tak mocno dyplomatycznie zakończmy. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Ustalmy sobie tego zawodnika. Czy to był Sokołowski? Ej, brawo dla ciebie. Tak. No oczywiście. Dla mnie jak dla mnie, raczej dla strony 90 minut.pl. Tak jest, wszystko tak, sobie tak. Szybko sprawdziłem. To mnie trochę zdziwiło, że tak oceniasz wysoko świadomość polskich piłkarzy, jeśli chodzi o przepisy, bo ja uważam, że liczba piłkarzy, którzy przeczytali książeczkę z przepisami, co zajmuje 30 minut,
to jest kilka procent może ligowców. No, mówisz czytałeś o szkoleniach? Kiedyś? Tak, czytałem wiele razy. W 30 minut? A nie. To jakbyś przeczytał w 30 minut, to miałbyś wiedzę jak piłkarze 20 lat temu. Nie, nie, ta książka ma 200 stron, nie przeczytasz jej w 30 minut. Wiesz co, ja zgodzę mówię się o przepisach to, bo... takich, które kiedyś mi wręczył Michał Listkiewicz. A nie, to taka, to wiem, to wiem, tak, którą książkę. No. A to tak, to tamta książeczka. Ja nie mówię to... o tych wytycznych dodatkowych, tylko takim... Nie, same przepisy dzisiaj to jest koło 180 stron, o ile dobrze pamiętam. Oczywiście, tam jest dużo przepisów dla nas, dla sędziów, to jak się zachować, to co zrobić i tak dalej, a dla zawodników jest mniej i te kluczowe rzeczy myślę, że powinni znać, ale dziś, uwierz mi, zmieniło się, naprawdę zmieniła się świadomość piłkarza. Dzisiaj piłkarz to jest piłkarz, to już nie jest tak, to wielu starszych sędziów się zawsze śmiało kiedyś, jak ja zaczynałem, kopacze. Dzisiaj to są piłkarze, wiedzą o spalonym dużo. Dzisiaj spalony to też, jeżeli jest inteligentna obrona i fajnie kompaktowy blok obronny, to mogą pomóc sędziom i sobie, żeby te spalone były wychwytywane, wyłapywane. To jest duża różnica. No ja widzę, okay. Ja widzę na swoim przykładzie. Okej, okay. Mamy kolejnego widza. Halo? A, witam, dzień dobry. Damian z tej strony. Witam. Witam, ja mam pytanko do pana Szymona. Panie Szymonie, pamięta pan kiedyś, pan sędziował taki mecz w 1/8 Ligi Mistrzów Tottenham Juventus. Pamięta pan? To było 2 sezony temu bodajże. Ale żeś trafił teraz, to też, bo teraz ja mu powiedziałem o Legia Lech, to jest mantra też, no. Pamiętam. Dobra, pamiętam. To właśnie chciałem o to spotkanie zapytać, bo generalnie ja powiem tak, mam do pana żal o to spotkanie, bo ja w tym spotkaniu byłem za Tottenhamem i generalnie pan pewnie się ze mną zgodzi, że podjął pan wiele takich decyzji, no, kontrowersyjnych, mówiąc delikatnie, w tym spotkaniu. I chciałem zapytać o to, czy po pierwsze dostał pan od UEFA jakąś reprymendę za to spotkanie, no bo wydaje mi się, że głośno było panu w tym momencie w Europie. Po drugie, czy obiektywnie pan też uważa, że mógł pan inaczej posędziować to spotkanie? I trzecie pytanie również w związku z tym. Tak jak pan powiedział, to chyba było też po tym meczu, gdzie pan na Legii bodajże karnego do Legii za jakąś tam też kontrowersyjną rękę podyktował. Mhm. I co był najtrudniejszy moment w pana tej europejskiej, już takiej poważnej karierze? Znaczy był to przede wszystkim... Okej, dzięki. Był to na pewno mój pierwszy duży błąd w Europie. I to też w takim momencie, w którym ten rok mógł być dla mnie fantastyczny, bo pisał mnie członek komisji szkoleniowej. Ci, co są w sędziowaniu, wiedzą, co to znaczy. Na takim meczu, jak cię pisze członek komisji, to ten rok może się do ciebie zakończyć albo fantastycznie, albo jeszcze lepiej jak fantastycznie. I tak czyli naprawdę... finałem. Pachnie czymś wielkim, na pewno. I daliśmy ciała w tak prostej sytuacji, że do dzisiaj nie mogę tego zrozumieć i nie mogę się z tym pogodzić. Tak to czasem jest. I wiesz co, tam było kilka oczywiście trudnych decyzji, ale jeżeli śledzisz, to jest proste. Gdzieś tam jak na Twitterze wpiszesz, jest ten rap DVD. Po tym meczu było naprawdę aż 5 sytuacji z tego meczu, co pokazuje, że ten mecz był trudny do sędziowania, a popełniłem błąd w najprostszej sytuacji, bo ta sytuacja, w której nie odgwizdałem karnego dla Juventusu, była najprostsza. Jeżeli mówisz o dwóch pierwszych rękach Chiellini'ego, to w ogóle absolutnie nie ma o czym rozmawiać z kontekstu sędziowskiego i to piłka, gdzie zawodnik leży gdzieś na ziemi, dotknął piłki ręką, nie ma o czym gadać. Była sytuacja, nad którą się zastanawiałem. A to nie było tak, że tam Kane dochodził do jakiejś sytuacji, Chiellini leżąc, mimo wszystko mu ją zablokował? Nie zablokował, tylko ona przeszła. Do końca nie pamiętam, ale tak, się, tak, to było z 9 minuty. Pierwsza sytuacja, najpierw zawodnik Juventusu sam sobie głową nastrzelił w rękę, ale to wiesz, to nie jest ręka już od kilku ładnych lat. Może nam się to podobać, może nie, właśnie o tym z Krzyśkiem rozmawialiśmy na początku, że mi też się ten przepis nie podoba absolutnie, bo to promujemy błąd techniczny zawodnika, ale taki był przepis i ta sytuacja też jest na tej płycie, to jest bodajże rok 2017 albo 2018, także jeżeli sobie to znajdziesz, to jest ta płyta i oczywiście do gry. Ta druga sytuacja, o której mówisz, zgadzam się z tobą, Chiellini leżał i piłka przeszła mu po ręku, ale Kane dalej miał piłkę i dalej oddał strzał na bramkę i nic się nie wydarzyło. To też było ocenione, że jest ok. Ja największy osobiście problem miałem z tym nadepnięciem na nogę Sona, ale to też jest na płycie DVD i to oceniono jako nierozważne, nie doszukano się tam celowości, ale to są najtrudniejsze sytuacje. Słuchaj, to ja wiem, że ty jako kibic Tottenhamu na pewno powiesz, że ten zawodnik zrobił to celowo. Kibic Juventusu oczywiście powie, że absolutnie niecelowo i tu będziemy mieli rozterki. Jeżeli ja nawet będę gdzieś tak pomiędzy, no to wiesz, w takim meczu o taką stawkę, jeżeli nie jestem 100% pewny, że zawodnik Juventusu zrobił to celowo, no to dam żółtą kartkę, zawsze zejdę niżej. I to są te sytuacje, które były kontrowersyjne. Wiesz, kolejnej nie było, tak naprawdę to był jeszcze jeden błąd, gdzie nie odgwizdaliśmy spalonego w 93 minucie i tam była piłka wybita z linii bramkowej.
wtedy dla twojego zespołu, dla Tottenhamu, ale bramka nie padła, także bez historii. I tak szczerze mówiąc, między nami to skrzywdziłem Juventus, wiesz, i tak naprawdę nie było sytuacji. Znaczy, mi generalnie chodzi o to, po prostu powiedziałem, że w tym, w jakichś tam momentach miałem żal, jeżeli chodzi o sytuację do Tottenhamu, ale chodzi mi generalnie mecz jako taki. Ja wiem, że tam były błędy w obie strony i po prostu już abstrahując od tego, czy tam jestem za Tottenhamem, czy Juventusem, chciałem po prostu znać pana opinię na temat tego spotkania jako takiego, a nie już, czy tam ktoś... To uwierz mi, ten mecz... To już jest nieistotne, nie? Ten mecz rzeczywiście gdzieś tam leży mocno, mocno w moim sercu i wiesz, no nie możesz wiecznie rozpamiętywać meczu, bo się rozpadniesz na kawałki, tak to jest w sędziowaniu, musisz myśleć o następnym meczu, ale to jest niestety taki moment, który zabrał mi pewnie bardzo fajne chwile, później przytrafiła się kontuzja i to był straszny, no tak jak powiedziałeś, chyba tak, jeżeli chodzi o europejski moment, to oprócz kontuzji, no to był taki pierwszy kryzys mój. Pierwszy błąd, gdzie rzeczywiście przyzwyczaiłem do na pewno niepopularnych decyzji, bo miałem ciężkie mecze i podejmowałem niepopularne decyzje, ale były oceniane bardzo wysoko, a tutaj no, w prostej sytuacji, bo jak oglądałeś, to widziałeś, że tu jak sposób, w jaki się pomyliliśmy, to naprawdę niegodny był na klasy sędziów elity. Taka jest prawda. Dziękujemy bardzo za telefon. To skoro wspominamy sobie jakieś europejskie historie, to ja cię zapytam, czy Zbigniew Boniek miał wielkie pretensje po meczu FC Porto AS Roma, zdaje się, tak? Dobrze mówię? Tam byłem VAR-em, tak? Na tym meczu Ciunet Çakır był sędzią. Nie, mówisz nie. Roma Porto, wiemy o czym mówisz. Roma Pogrywka? Porto, dwie czerwone kartki. A nie, no to teraz nie. Myślałem, ja byłem sędzią czy VAR-em? Wydaje mi się, że byłeś sędzią. To sędziowałem jeden mecz w Rzymie, AS nie, Roma Porto. To był wyjazd, a nie było to był play-off. A w tamtym meczu byłem VAR-em. U Ciuneta Çakır był mecz, tak, okay, tak, to był rewanż. I był karny podyktowany w dogrywce, zaciągnięcie tak. A w drugą stronę dla Romy też wydawało się, że identyczna sytuacja i takiego karnego nie było. Tak, identyczna, możemy znaleźć tę sytuację. Tak, tam możemy doszukiwać się na 100 kamerach. Zresztą fajnie się tu zachował Roberto Rossetti, pokazał tę sytuację właśnie na naszym zgrupowaniu i pokazał właśnie różnicę w sytuacji oczywistej i różnicę w czymś, co możemy się domyślać, możemy szukać na... Też szukałem, przecież też kropelki potu leciały po czole, bo szukałem, bo też mi się dało, że może być zahaczony, że może gdzieś tam być ten kontakt, ale żadna kamera mi nie udowodniła, jak później na drugi dzień widziałem jakieś tam zdjęcia oczywiście włoskich prac, które pokazywały, że tu prawdopodobnie jest kontakt. No i te słowo, że 99% albo prawdopodobnie, że tu jest kontakt, tak naprawdę wiadomo, że sędzia jest najszczęśliwszy, kiedy nie masz trudnych decyzji. Podejmujesz nawet karnego, ale takiego, że widzisz z ostatniego siedzenia, ale masz sytuację, w której brzucho ci podpowiada, że mógł być faul i tak ci śmierdzi mocno, że zawodnik by się tak nie przewrócił i tak dalej, ale nie jesteś w stanie udowodnić tego kamerą, więc A2. Nie mogę zdradzić do końca, ale wiem, co mi powiedział sędzia, który prowadził ten mecz i nie było takiej możliwości, żebym go zawołał i wrzucił tak naprawdę na minę, bo to kiedy tam jedziemy, ja jestem jego pomocnikiem, jeżeli jestem VAR-em oczywiście i takim dobrem nadrzędnym jest właśnie dobry mecz mojego kolegi, dobra ocena i dobre decyzje. Tutaj skończyło się dobrą oceną i tak naprawdę oceniono, że te decyzje, które podjęliśmy, no ten karny myślę dla Porto, no to nie było w ogóle żadną jakąś kontrowersją, no nieodpowiedzialność tego zawodnika, złapanie za koszulkę, takie dość ewidentne. O tej drugiej sytuacji no możemy dyskutować, doktoryzować się, ale nikt nie znajdzie kamery, bo miałem ich tam 26 i na żadnej nie byłem w stanie dostrzec. Jedna by pokazała, ale zasłonił właśnie nam jeden zawodnik i bez szans na to, żeby to dostrzec. Okej, okay, mamy kolejnego widza, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam dwa pytania do sędziego Szymona Marciniaka. Pierwsze pytanie o jego karierę piłkarską z lat młodzieńczych, bo tam z tego co wiem, to w tych grupach juniorskich paru ciekawych zawodników się przewinęło. Taką chyba najbardziej znaną postacią jest Van Gevorian, który miał nawet epizod w reprezentacji Polski. I pytanie, czy pan Szymon ma jakieś informacje, co tam się teraz z tym człowiekiem dzieje, bo tu z tego czasu pojawiały się jakieś zdjęcia, chyba nawet na weszło gdzieś tam z Łodzi, z bazaru, czy coś takiego. Tak, tylko wtedy nie wiadomo, czy to był Van czy Grzegorz, z tego co ja pamiętam historię. Pisałem nawet wtedy do Vana. Oczywiście jesteśmy w kontakcie z moim kolegą, zresztą to był, tak jak powiedziałeś, bardzo fajny rok. Czyli przed tobą nie udaje, że to nie on.
nie, ty nie, do niego przyszedł, Wano mówi, nie, jestem Grzegorz. Nie, 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 Wan zaprosił mnie gdzieś tam, Majak, gdzieś tam, nie wiem, czy to jest jego restauracja, czy partycypuje, ale wiem, że prowadzi jakiś biznes kulinarny, że tak powiem, w Łodzi i kiedyś gdzieś tam, jak mi czas pozwoli i okazja, to na pewno Wana odwiedzę, bo też nie widziałem go kupę lat. Widziałem tylko, że chyba dobrze mu się powodzi, bo jest duży, ale rzeczywiście to był bardzo fajny rocznik, masz dobre informacje. Tam był i Bartek Grzelak, i był Wojtek Łobodziński, był Rogal. Oni wtedy akurat razem przy Łobo i Rogal przyszli razem z Zawiszy Bydgoszcz, to był ten złoty rocznik. Łukasz Pachelski, też taka nasza strzelba, która nigdy nie zawodziła. I naprawdę kupę fajnych ludzi. Fajnie się to wszystko zapowiadało. Skończyliśmy na czwartym miejscu w Polsce, przegraliśmy. Wtedy poznałem Pawła i Piotra Broszków i wielu innych zawodników. Pamiętam, że kryłem, tylko wtedy nie byłem w stanie rozpoznać, czy to był Paweł, czy Piotr. Pokopałem go strasznie wtedy po nogach, ale był za szybki i wygrali zasłużenie z nami 4-1, z tego co pamiętam. Pamiętam, że chyba na 1-0 strzeliliśmy, uciszyliśmy na chwilę stadion, ale później cichutko, szybciutko, powolutku do domu, do szatni, bo 4-1, srogie lanie, i później z Lechią Gdańsk przegraliśmy w meczu o trzecie miejsce. Taka kolej rzeczy, no, nie udało się przebić, zresztą Płock też był specyficznym miejscem w tamtych latach. Niby wróżono nam wszystkim, że wielu nas zrobi karierę. Też nie można zapominać, mieliśmy świetnego trenera, trener Tadeusz Prosowski, legenda polskiej piłki, który potrafił do nas dotrzeć, nie byliśmy gdzieś tam łatwą młodzieżą. Wszystkich fajnie dopasował, znamy historię też z Vanem. Vana też bardzo fajnie gdzieś tam wziął pod swoją kuratelę, wychowywał go i mieliśmy z Vana też kupę pociechy, bo to była maszyna nie do zatrzymania swojego czasu. Ale do Płocka przyjeżdżały, że tak powiem, zaciągi takie, że tam choćby, nie wiem, no trzeba mieć szybkość Wana albo rzeczywiście nos snajperski Łukasza Pachelskiego czy Bartka Grzelaka, którzy gdzieś tam co nie dotknęli, to wpadło i udało im się zasłużenie wybicia, a reszta pokończyła gdzieś tam w trzecich, czwartych ligach i powiem szczerze, że kiedy przyszła do mnie propozycja, żebym wszedł to w środowisko sędziowskie, to na początku byłem strasznie sceptyczny, bo ja zawsze żyłem, no, delikatnie mówiąc, słabo z sędziami, ja byłem trudnym zawodnikiem, uprzykrzałem im strasznie życie, ale kiedy zacząłem, to mnie to strasznie wciągnęło. Jeżeli ktoś jest ambitny i zaczyna sędziować i widzi potencjał, widzi gdzieś tam awans za awansem, to chcesz więcej, uważasz, że umiesz lepiej od kogoś innego i jeszcze jeżeli zawodnicy cię kupują, a ty i to, co ty robisz, to tak naprawdę to jest jak narkotyk. Potrzebujesz tej adrenaliny i na boisku się spełniasz. Dziękujemy bardzo za telefon. No mamy nie 4000 łapek w górę, tylko 4500, więc słowo zbliżasz się... Zbliżasz się do tego. Cel jest zrealizowany, więc czy możesz nam opowiedzieć tą historię? To chodzi o mecz Real Madrid, Borussia Dortmund na Santiago Bernabeu, tak? Wszystko się zgadza i mamy dopiero 7 minutę meczu, także dość wcześnie. I było zdarzenie, Ronaldo sfaulował Szmelcera przy moim asystencie, przy Pawle Sokolnickim. Paweł dźwignął flagę i widziałem, że coś Szmelcer odkrzyknął do Cristiano, a z kolei Cristiano zrobił taki przyruch nogą. Nie potrafiłem, bo ja byłem gdzieś w odległości 20 metrów, a też jak patrzysz z daleka, patrzysz generalnie na sylwetkę, czy ktoś kogoś, co jest najbardziej popularne, nie uderzy z byka, gdzieś tam z główką do siebie nie dojdą, a zbliżyli się do siebie twarzami, więc moja atencja cała poszła na górę, na górną część ciała. I Paweł nagle mi krzyczy, o kurczę, blade, Szymon, Ronaldo, żółta, albo i czerwona. No i jak tak na początku przyspieszyłem do nich, ale jak już usłyszałem to magiczne słowo czerwona, to tak zwolniłem, dostojnym truchtem do nich biegłem. My już jako doświadczony zespół, dla mnie kilka sekund to jest naprawdę wieczność. To wiadomo dla kibiców, nawet może pewnie dla piłkarzy, te kilka sekund to jest po prostu jak z bata strzelił, a dla mnie to jest, to już człowiek tak potrafi gdzieś tam coś przeanalizować w głowie i tak sobie myślę, 7 minuta. Nie wiemy dokładnie, co tam się wydarzyło, czy on go trafił, czy nie. Santiago Bernabeu, komplet ludzi i teraz może w jakiejś sytuacji, w której nie do końca wszyscy wiemy, co się wydarzyło. Wiemy tylko, że był zwykły pał. Wyrzucić Cristiano Ronaldo. Wyrzucić tam, to mówię tak, albo już taczki czekają pod stadionem i szybciutko będziemy wyjeżdżać i nikt nie będzie słuchał, że to ja nie widziałem, że asystent mi podpowiedział, bo później to się nigdy nie liczy. I mówię, Paweł, ale widziałeś na pewno? Mówi... No nie, ale widziałem taki ruch nogą. Ja mówię, okej. No i mówię, no jak to ja zarządzę.
zarządzę i podszedłem do zawodników i zacząłem z nimi rozmawiać. Chciałem wiedzieć, co się dokładnie wydarzyło, czy on go, bo wiadomo, jakby go kopnął, no to nie ma przebacz. I zacząłem przejmować stery, że tak powiem, w tej całej sytuacji, bo no jak to zawsze bywa, na tym etapie każdy stara się przekrzyczeć, każdy gdzieś tam stara się pokazać swoją rację i jeden i drugi, ale kiedy ja już, no ja podniosłem głos, zarządziłem, powiedziałem, panowie, ja mówię, zacząłem rozmawiać z zawodnikiem, nawet ze Szmelcerem, i on na mnie mówi właśnie, czy widziałem, co zrobił Ronaldo, i ja mówię, no będę sprytniejszy. Mówię, ale przecież cię nie kopnął. No i on mi powiedział rzeczywiście, że no nie kopnął, ale chciał. No ja mówię, okej, no to już jesteśmy wygrani w tej sytuacji, bo zarządzę tą sytuacją, no i wiemy obydwu do siebie i już po swojemu zarządziłem. Kiedyś myślę, że opowiem dalej, bo no, ta ale historia... Ale jeszcze z kartkami w fragmencie. Tak, no jeszcze było tak, że oczywiście Szmelcer coś tam krzyknął nieładnego do Cristiano i troszeczkę go zdenerwował tym faktem. I Cristiano zaczął się mocno irytować. I ja powiedziałem, mówię, Cristiano, robimy tak. Albo ja zarządzam, dostajesz czerwono i Szmelcer czerwono i wylatujecie. Albo zarządzamy sytuację i nie ma problemu. Tak? On mówi, okej, panie sędzio. Simon, on najczęściej do mnie mówił, on akurat Marcin, bo często do sędziów na tym etapie w ogóle się mówi po imieniu. To taka też ciekawostka. Pamiętam mecz w Rzymie, Roma-Porto. Ale poczekaj, co Szmelcer powiedział? No i Szmelcer mówi, nie, pan nas wyrzucił obydwu, bo generalnie wiadomo, że miał to w biznesie, ale później też jeszcze była rozmowa, która no już nie do końca była aż taka kulturalna, ale udało się fajnie zarządzić i tak naprawdę kupiliśmy obu zawodników, jak się później obejrzało w tak niegroźnej sytuacji, że sami mogliśmy się skrzywdzić i wrzucić na minę, bo kiedy oglądaliśmy replay tej sytuacji, bo to wiesz, widzisz zawsze tylko taki gdzieś ucięty urywek, albo asystent kątem oka coś widzi, jakiś ruch, i później kiedy oglądaliśmy, to po prostu nie było o czym mówić. Jak ja bym dał tam czerwoną kartkę, to naprawdę sam bym z tego Madrytu taczkami do domu wracał z Pawłem, byśmy się pchali na zmianę, bo to było jakieś kuriozum, ale na boisku czasem wygląda coś na ewidentnego, gdzieś tam ruch nogi był. Mi się po tej historii podoba ta inteligencja, refleks Szmelcera, nie, który jest, mając do wyboru dwie czerwone, on no wylatuje Cristiano, mówi, wiadomo, że biorę na siebie, ale fajnie, to są też naprawdę inteligentni zawodnicy, to też pokazuje, jak zawodnicy się zmieniali, to już nie jest gdzieś tam na początku, pamiętam tych starszych zawodników bez nazwisk, nie będziemy robili reklamy, ale kiedy ja byłem technicznym i wchodziłem do ligi, to naprawdę była hamowa przy nim, jak słuchałem nawet kiedyś do jednego sędziego, mówię, daj mu czerwono. On mówi, nie, ja to daj mu czerwono. Ale tam szło takie mięso, że no dzisiaj sobie w ogóle tego nie wyobrażam. Zawodnicy są kulturalni, rozmawiamy, oczywiście grają o duże pieniądze i chcą wygrać. Ta chęć zwycięstwa czasem jest tak duża, że nas po prostu oszukują. Czasem w żywe oczy miałem też przykłady, że gdzieś tam mi się zaklinali w żywe oczy, że przysięgam na dzieci i tak dalej, nie trafiłem. No. A jesteś pamiętliwy? Jak ktoś się oszuka w jednym meczu, to znaczy, potem... na pewno nie wierzę dalej, to, ale to myślę, że to jest ludzkie, to i w życiu każdy znaczy, zrobi tak samo. Chyba ktoś się... rolą sędziego jest nie wierzyć. Jak ktoś, no generalnie tak, ja pamiętam taką sytuację bardzo, bardzo wesołą z Mariuszem Pawełkiem i z Mariuszem Stępińskim, mecz Ruch Chorzów Śląsk Wrocław. Sytuacja mega dynamiczna, ja niby blisko ustawiony, zbiegłem, ten się rzucił, Mariusz Pawełek rzucił się pod nogi, Mariusz jeszcze dziubnął piłkę i dodał bardzo dużo od siebie i teraz pytanie, czy był w ogóle kontakt, czy nie, bo jeżeli nawet go musnął, to jest karny, jeżeli nie, to tego karnego nie ma. I ja tak na pierwszy rzut oka zrobiłem karny, ale od razu jak spojrzałem na Mariusza, który po prostu tak się zerwał, a Mariusz naprawdę zawsze był bardzo uczciwym piłkarzem, nigdy mnie nie oszukał, zawsze kulturalny, nigdy bez pretensji czy karny, nawet nie widział z daleka, gdzieś tam pożył, był pan sędzią? Ja mówię, no dla mnie był. Dobra, ja nie widziałem. I ja cenię takich zawodników, bo okej, no możesz gdzieś tam ta pierwsza reakcja, tak jak była w tej sytuacji, ruszył do mnie tak strasznie agresywnie i mówi, przysięgam, panie sędzio, słowo honoru, nie było kontaktu i tak dalej. I ja z tego karnego, który wziąłem jakieś tak ręko, od razu zrobiłem pośredni, no i do Mariusza i mu żółtą za symulację. Mariusz wtedy Stępiński był młodym zawodnikiem i tak tylko spojrzał, ale państwa, ja mówię, Mariusz, nie dyskutujemy, może być druga, uciekaj. No i on poszedł. Później gdzieś tam też mi się zaklinał, że gdzieś minimalny kontakt a był. A do końca meczu miałeś to w głowie, żeby tylko pobiec i sprawdzić? Cały czas myślisz, no wtedy nie było warunku. No wtedy nie bo to było, ale że już jak po meczu, pierwsze ale, co zrobisz, ale pierwsze co i rzeczywiście od razu informacje od moich kolegów SMS-y, że Szymon, oglądają to 7 razy i nie widać, czy jest, bo rzeczywiście ta sytuacja nawet pamiętam była w Kanał Plus i no nie byli ludzie w stanie stwierdzić, że czy tam był kontakt, czy nie, bo to było tak wszystko na styku. Zresztą Mariusz też dużo od siebie dodał, co mi tam rzeczywiście troszeczkę pomógł w podjęciu tej decyzji, ale cenię takich zawodników za szczerość, za taką bezpośredniość. No Arek Gładzki zawsze umie mega szacunek i choćby nie wiem co. Początek mieliśmy trudny, pamiętam, dałem mu kiedyś czerwoną kartkę na Bełchatowie. Takie jeszcze moje początki i poszedł do mnie, tylko coś takiego rzucił mało przyjemnego, nie chamskiego, broń Boże, jak to
jak to Arek zawsze kulturalnie, ale coś tam na zasadzie, że zawsze musisz się pokazać albo zawsze musisz być, nie wiem, na pierwszych stronach gazet, ale obejrzałem, mówię, kurczę, dla mnie czerwona. No, być może, nie wiem, nie czuł tego, że zawodnik z boku jest za daleko, bo to było Doxo, ale nieważne. I później ten mecz słynny na Legia Wisła Kraków bez publiczności, strasznie to się sędziuje, ale tak było, ten nasz piękny klasyk. Chyba musisz się przyzwyczaić. Bo mecz, musimy się przyzwyczaić wszyscy. Mecz fenomenalny był, piłkarski, 2-2, 20, pamiętam, 7 czy 9 minuta, Arek od tyłu na Achillesy wszedł, Żyro. No ja bez wahania stałem blisko, pokazałem czerwoną kartkę, Arek się tak zerwał, jak to Arek pierwszy moment, za co? Ja mówię, Arek, atak na Achillesy, prostowaną nogą, mogła być kontuzja. Zgadza się. Podał mi rękę i poszedł do szatni. Później to samo powtórzył w wywiadzie. Zresztą ja później też gdzieś dałem wywiad i powiedziałem, że no, takich zawodników się pamięta do końca życia i się bardzo, bardzo szanuję, bo to jest coś, gdzie jak ja się pomylę, też się nie wstydzę. Byłem też w niejednej szatni i powiedziałem, panowie, sorry, mój błąd i tak dalej. To tak między nami, między mną a piłkarzem, mimo że wiem, że te szefostwo nasze nas gani za to i bardzo nie lubi, kiedy sędziowie przepraszają. I to nie jest wszystkim na rękę, ale ja staram się gdzieś tam z zawodnikami to załatwić i kiedyś powiedziałem do zawodnika, mówię, tylko między nami, mówię, trener przekaże zawodnikom, że mój błąd i tak dalej. No i za chwilę dojeżdżam do domu, telefon od władz, dlaczego przepraszałeś? Mówię, nie przepraszałem, jak nie przepraszałeś, jak przepraszałeś. Zawodnik taki i taki w wywiadzie mówi, ale my szanujemy pana Marciniaka. Przyszedł, przeprosił, ja mówię, no to super, to generalnie widać, że możemy sobie ufać, na sobie polegać. No ale taka robota, no co zrobić? No, to nie jest wstyd powiedzieć przepraszam, taka jest prawda. Tak jest. Mamy kolejnego widza. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam pana Krzyśka, witam pana Szymona, dzwonię z Warszawy, Paweł z tej strony. Ja chciałem do pana Szymona takie szybkie pytanie. Jak wiemy, mecze Legii często wzbudzają kontrowersje, tak? Jakieś tam drobne błędy są często wypychane na taki poziom, że no, mówi się o tym czasami tygodniami. Ja chciałem pana Szymona zapytać, czy w jego odczuciu, nawet nie chodzi o te mecze, które on sędziuje, tylko jego koledzy, czy w jego odczuciu faktycznie coś jest na rzeczy, że Legia bywa faworyzowana, że te błędy sędziowskie zdarzają się częściej. Jakie jest jego zdanie na ten temat? Znaczy nie uważam, to mówię naprawdę z pełną świadomością, spotykamy się z sędziami co 2 tygodnie w Spale, mamy zgrupowania, my o tym dyskutujemy i to nie jest kwestia tylko Marciniaka, to jest kwestia wszystkich sędziów. Rozmawialiśmy z Krzyśkiem o tym na początku programu, że dzisiaj to się zrobiło strasznie popularne. To, co właśnie powiedział nasz rozmówca, że z błahej rzeczy, nie wiem, jakiś niegwizdnięty rzut wolny, rożny, nierożny, rzut od bramki i nagle leci mięso gdzieś tam z trybun i też mam wiele przecież znajomych, kolegów, przyjaciół w całej Polsce, ale też kupę osób w Warszawie i później gdzieś tam po meczu dostaję SMS-y, Szymon, wstyd mi, mieszkam w Warszawie, kocham Legię, ale wstyd mi za to, gdzie tam jak potraktowali kibice, że wyzywali, i wiele osób się z tym w ogóle nie utożsamia, ale jest na pewno jedna racja. Legia ma bardzo dobrych zawodników i kreuje bardzo dużo ofensywnych sytuacji. To powoduje oczywiście, że tych sytuacji podbramkowych albo sytuacji gdzieś tam w polu karnym pomiędzy napastnikami a obrońcami drużyny przeciwnej jest więcej, jak drużyn, które przejeżdżają na Legię często się bronić. I to powoduje, że jeżeli podejmujesz, nie wiem, zawodnik wchodzi w kontakt 4 razy się przewraca, piłka jest, nie wiem, draśnięta, zawodnik też zahaczony lekko, ale wiemy dzisiaj, że to raczej jest do gry, no to gdzieś tam kibice się mocno nastawiają, że nie, no czwarta sytuacja pod rząd, a ten łysy czy nie łysy czy inny daje grać i każe zawodnikowi wstać, no i gdzieś tam ta frustracja narasta. To jest generalnie problem w całej Europie najsilniejszych drużyn w danej lidze, bo rozmawiam z moimi kolegami sędziami z całej Europy i te drużyny zazwyczaj, mistrzowie, którzy wygrywają, to kibice przeciwnych drużyn niemiło traktują sędziów i twierdzą, że właśnie mistrz jest faworyzowany. A to po prostu wynika z tego, tak jak powiedziałem, że kreują oni najwięcej sytuacji i sędzia musi je rozstrzygać. No, czasami zdarza się, jak masz piątą sytuację i ona jest gdzieś tam bliższa karnego, czy nie widzisz dokładnie, no to gwizdzesz w teorii dla drużyny przeciwnej na korzyść Legii, ale dzisiaj przy warze to nie mamy już takich problemów jak ten słynny spalony Hamalainena czy bramka Siemaszki. Dzisiaj bardziej ta rozmowa zeszła na tą stronę kontrowersji, tak? Dzisiaj mamy więcej kontrowersji, no i jest takie przepychanie liny, czy to już było do interwencji, czy nie, ale na pewno nie zgodzę się, że Legia jest faworyzowana. Zresztą rozmawiałem z Arturem Jędrzejczykiem, on wręcz uważa, że jest zupełnie odwrotnie, że Legia jest wiecznie poszkodowana. No, oczywiście no, nie mogliśmy dojść do porozumienia, jak pewnie się domyślasz. Dziękujemy bardzo. Zapewne.
Zapewne zawsze, jak to jest zawsze, no, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dziękuję panie Szymonie za odpowiedź. No, bardzo pana szanuję jako sędziego. Pozdrawiam pana Krzyśka i życzę spokojnej nocy. Dziękuję, pozdrawiam. Do zobaczenia. Ja mam wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że dzisiaj kibice, trybuny nie potrafią wywierać mocnej presji na arbitrze. Po prostu z byle powodu zaczynają go obrażać, co skutkuje tym, że się przyzwyczajasz. Kiedyś, 20 lat temu, mam wrażenie, że bardziej czuł ciarki sędzia, jak cały stadion był przeciwko niemu, bo czuł, że oho, chyba mogłem się pomylić, chyba zrobiłem coś złego. Ale trafiłeś dokładnie w punkt, dlatego że no dzisiaj, kiedy ja widzę, jest faul na środku boiska, naprawdę zupełnie nieistotne zdarzenie, widzę, że zawodnik, no dajmy na przykład, no właśnie na przykładzie Legii, bo to nie jest już dzisiaj tylko problem Legii, to się dzisiaj zrobiło strasznie popularne, bo poruszyliśmy problem Łazienkowskiej, ale to się dzieje dzisiaj na wszystkich stadionach, czy byłem na Wiśle Kraków, czy na wielu innych, czy oglądam moich kolegów, to jest to samo, byle powód, bum, jedziemy, nazwisko, ty wiesz co, pozdrowionko i wszyscy myślą, że jest wesoło, śmiesznie i tak dalej, ale to jest żaden mobbing na mnie tak naprawdę, bo my bardzo często mówimy, kurczę, ale se znaleźli teraz powód, no jest rzut wolny na środku, można dyskutować, rzeczywiście później oglądasz, kurczę, może taki miękki ten faul, ale patrzysz, zawodnik odkłada piłkę, ten, który teoretycznie faulował, przeciwnik wstaje i ją bierze, nikt nie ma do ciebie najmniejszych pretensji, a słyszysz nagle z trybun, Marciniak, co ty wiesz co, no, po prostu no, dla mnie to no, trudno, żeby człowiek dzisiaj przy prawie 280 meczach w Ekstraklasie. Bo kiedyś pamiętam, jak był taki okrzyk, drukuj, się tym przyjmował. Tak, w środku wulgarne słowo i wtedy to po jakimś takim starciu w polu karnym i wtedy już ten sędzia naprawdę miał ciężary. Ale szczerze, to był też taki jakiś tam taki swoisty smaczek, oczywiście to nie jest miło, jak cię ktoś wyzywa i to nikt mi nie powie, nikt nie jest fetyszystą i powie albo masochistą i powie, że ty, ale fajnie, wyzywali mnie, a ja się z tego śmieję. No, tak nie jest, no nie jesteśmy też wariatami, ale kiedyś, jak to było, tak jak mówisz, raz naprawdę na jakiś czas w kontrowersyjnej sytuacji dyskutujemy, jest ręka, kurczę, ręka czy nie ręka, no to ma to sens, ale tu dzisiaj, ja pamiętam jakiś tam mecz, gdzieś tam różne od bramki, odbijanka była taka, że Bilal, du, bum, poszło. No i patrzę, szczerze nie wiedziałem, no i mówię uczciwie, nie wiedziałem, asystent do mnie też, nie wiem, patrzymy na zawodników, no i patrzę, że napastnik cofa się, obrońca bierze piłkę, no to co robisz, rzut od bramki, oczywiście oglądam kamerę, pomyłka. Nawet zawodnik, który ostatni nabił, nie czuł tego, po prostu była taka bilardówka, no ale sytuacja w ogóle nieistotna. Za tą bramką kibice od razu. Sędzia, weź sznur. No i wiadomo, stała przyśpiewka. No, także no, trudno, żeby mnie to, nie wiem, zdeprymowało. Wręcz przeciwnie, to człowiek gdzieś tam czasem od razu koncentracja razy 100 i też nie chcesz, przynajmniej ja mam tak, nie chcę od razu dać jakiegoś łatwego gwizdka tym, którzy mnie wyzywają. Także tak naprawdę to nie mogą tylko zaszkodzić, a na pewno nie mnie zdeprymować albo przestraszyć. A dwa, no trudno, żebym ja się mścił na zawodnikach za to, że ktoś na mnie, no to już bym był w ogóle jakimś. To byłoby mocne nieporozumienie. Pamiętam jeszcze, jak Kuba Rzeźniczak grał w Legii i był mecz z Lechem Poznań, pozdrawiano mnie z trybun i Kuba wtedy tam podszedł, mówi, panie sędzio, kurczę, pan nie bierze tego do siebie. Ja mówię, Kuba, kurde, no przecież to wygracie swoje, ja jak widzę, co widzę, a to, co się dzieje wokół nas, to w ogóle nie reagujmy na to. Dobrze, mamy kolejnego widza. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzwoni Oskar z Bielska-Białej i chciałbym panu, panie Szymonie, bardzo podziękować. Nie wiem, czy pan kojarzy, w zeszłym roku za koszulkę pana walczyłem z Chłoniakiem i bardzo chciałbym panu po prostu podziękować za tą koszulkę, za... No była to taka trochę motywacja do pokonania choroby. Choroba już jest pokonana, no i czekam na powrót na boisko do Gliwska, do Chorągiewki i tak. Naprawdę bardzo, bardzo miły gest z pana strony. Super, to są. Super. Dziękuję bardzo. Cieszę się bardzo. No to są takie małe, wiadomo, małe momenty w życiu. Myślę, każdego sportowca, któremu się uda. Ja uważam, że mi się bardzo udało i dobrze mi się wiedzie, więc uważam to za... Ja wywodzę się naprawdę z bardzo normalnego domu, takim, którym się nie przelewało, rodzice ciężko pracowali, więc doceniam dzisiaj to, co mam, ale też nie zapominam o tym, żeby pomagać innym, a to, że robię to po cichu i nie tak, żeby gdzieś tam to nagłaśniać, to cieszę się, tylko takie momenty gdzieś tam na pewno mobilizują do tego, żeby robić tego jeszcze więcej i super, że jesteś zdrowy, że wracasz na boisko. Mam nadzieję, że się kiedyś gdzieś spotkamy. Ty na linii, ja z gwizdkiem, może już elektronicznym, zobaczymy. Także trzymam kciuki, żeby wszystko było ok.
Dziękujemy dobrze, bardzo. Dziękuję. No to pozdrawiam bardzo i powodzenia na boisku. Dziękujemy bardzo. Bardzo miłe są takie telefony. Pytanie mam do ciebie, bo ja do końca nie wiem. Zazwyczaj ktoś do ciebie ma pretensje, to wiem dlaczego. Ja też często nie wiem dlaczego, to ci mówię uczciwie. Ale Jurgen Klopp, ty jako nagle wróg numer jeden Liverpoolu, akurat po takim meczu, nie kleiło mi się to zupełnie. Nie, to sięga troszkę bardziej historii, to trzeba, trener Klopp to jest naprawdę dobry strateg, stara się być też dobrym psychologiem. Znał też moją historię, wiedział, że mieszkałem w Niemczech, że grałem w piłkę i pamiętam, że gdzieś tam jak na początku sędziowałem oczywiście wygrany mecz, no to jak wszyscy wygrywają, to jest wszystko pięknie, wszyscy cię klepią po plecach, to był mecz, pamiętam chyba ze Spartakiem Moskwa, o ile się nie mylę, to duży wynik, 6-7-0 na Anfield Road. No i wszyscy zadowoleni. Wcześniej też tam mecz jakiś w 1-8 z Besiktasem i to tak jest. Często jak zespół przy tobie wygrywa, to uważa, że jesteś takim talizmanem troszeczkę. Niestety zawodnicy bardzo często, trenerzy są przesądni. Później był ten mecz na PSG i od tego się zaczęły. Oczywiście jak zawsze trener Klopp przed meczem, witam, najlepszy sędzia, bach, bach, piątka. I tak trener Klopp działa. Zawsze gdzieś tam zamieniliśmy 2-3 słowa. Zawsze jest bardzo miły i tak dalej. Z tego to słyszę komunikatywny. Ale gdzieś tam jest ta jego ambicja i ta jego chęć wygrania, wola walki i tak dalej powoduje, że nie akceptuje żadnych innych drużyn. No i tam ocenił, że jeszcze to słychać było, bo tak samo przed domem. Powiedział to samo, to nie wstyd powiedzieć, bo nie okłamał w gazetach. Powiedział po prostu, że uważa, że podgwizdywałem pod PSG. Może nie podgwizdywałem, ale że każdy faul, nawet lekki na Neymarze, był odgwizdywany, a u niego dawałem grać. Powiedziałem, no to ja się pewnie nie zgadzam, że karny był dla was. A nie, że nie odgwizdałem wolnych dla Liverpoolu, ale powiedziałem, ale za to karny był dla jeden i to dla Liverpoolu. I była krótka oczywiście, bo nie ma na to czasu, żeby się kłócić, zresztą jesteśmy poważnymi ludźmi. Wiemy też, że jeżeli nie za miesiąc, to za pół roku znowu się spotkamy. No i tak było, widzieliśmy się teraz w Atletico i absolutnie, no, jeżeli ja słucham, mówię bardzo obiektywnie, obejrzałem mecz, zadowolony byłem z meczu, zresztą ocena, jaką dostałem, też była bardzo wysoka, więc widać, że ludzie, którzy mnie oglądali, też byli zadowoleni. Nie był to mecz idealny, żeby była jasność, obejrzałem. A to był mecz bez wielkich kontrowersji. Nie, kontrowersji nie było żadnych. Tak szczerze, raz zawodnikowi Atletico spadła piłka na rękę, kiedy robił ślizg, sam sobie zagrał w rękę na linii pola karnego. Nie ma o czym mówić, bo w ogóle wychodzili z pola, nie zatrzymał żadnej akcji, sam kontrolował piłkę. To nazwijmy, jeżeli to nazwiemy jakąś tam 1/3 kontrowersji. Ale okej, pomyliłem się z jednym autem, pomyliłem się z jednym rożnym, jak to oglądałem. No i tak trener Klopp powiedział, że jeden aut był dla nich, dałem dla Atletico, jeden rożny był dla nich i rzut wolny na środku boiska za tą rękę, o której on nie mógł przeżyć tej ręki, po której ja pobiegłem do niego i dostał żółtą kartkę. Ale trzeba pamiętać, jeżeli ktoś ogląda mecz, analizowałem dokładnie, widzieliśmy tę rękę dokładnie, ale jego zawodnik na prawej pomocy, który był 15 metrów dalej, przejął tą piłkę i wchodził w dribbling, jeżeli by minął obrońcę lewego Atletico, wchodził w pole karne. No i co trzeba mieć więcej spełnionych jakichś okoliczności, żeby dać korzyść? Ręka do przodu, korzyść zastosowana, ale ten zawodnik w tym dribblingu stracił piłkę. No i trener właśnie chciał, bo do Tomka Musiała, który był moim technicznym, powiedział, żeby to cofnąć. No ale to tu właśnie był, tu się minęliśmy, że tak powiem, w przepisach, bo to już jest moment, w którym ja nie mogę cofnąć. Zawodnik miał piłkę opanowaną, mógł z nią zrobić wszystko, nie stracił jej dlatego, że była źle zagrana, tylko stracił po prostu, bo przegrał dribbling. No i kiedy trener już tam zaczął, wiadomo, jaki jest trener Klopp, on jest bardzo ekspresyjny, nie ubliżył mnie absolutnie, żeby była jasność, on to też powiedział w wywiadzie, nie ubliżyłem, ale byłem ekspresyjny. Zrobił z siebie antybohatera w meczu tak naprawdę, kogoś, kto przesądził o tym, że Liverpool odpadł. Wiesz co, to już rola was, dziennikarzy, tak to ocenić. Ja z punktu sędziowskiego powiem tak, że obejrzałem, nie zasłużyłem na pewno na taką krytykę z jego strony. Zresztą dla mnie znaczące jest to, jakie było wypowiedzi dziennikarzy angielskich, którzy stwierdzili, że to w ogóle czepianie się sędziego po tym meczu. No to albo oni oglądali inny mecz, albo coś jest nie tak. Także i myślę, że to nie wymaga w ogóle nawet komentarza. Ale nie mamy nic do siebie, bo pewnie spotkamy się znowu za jakiś czas. On też analizował pewnie mecz. No to wiadomo, że to było wszystko na gorąco. Obejrzał ten mecz, bo analizowali mecz przed rewanżem, no i widział, że tak naprawdę, okej, może coś czasem powiedzieć, że ja mógł gwiznąć tu wolnego, albo tutaj wolnego. No pomyliłem się z rogiem, bo rzeczywiście widziałem później, że jest pomyłka już analizując mecz. Ale no jeżeli rzut rożny to jest pomyłka meczu, to ja takie błędy biorę w każdym meczu w ciemno, mówię szczerze. Dobrze, mamy kolejnego widza, halo. Halo, halo. Cześć, Wojtek Lublin, pozdrawiam z tej strony. Pozdrowienia dla Cajzałów, weszło również dla pana sędziego Marciniaka. Cześć, Wojtek. Dwa pytania odnośnie, powiedzmy, regulaminu przepisów. Pierwsze.
Czy byłby pan zwolennikiem wprowadzenia kary żółtego kartonika dla piłkarzy, którzy po przerwaniu akcji gwizdkiem sędziego odkopują piłkę, przechodzą, zbliżają się, przeszkadzają po prostu w szybkim wznowieniu gry? To mnie szczerze mówiąc denerwuje, takie łamanie tej płynności gry. Ja rozumiem, że piłkarze robią to ze względów powiedzmy taktycznych, tak jak się faule taktyczne zderzają, ale uważam, że to powinno być karane żółtą kartką. I czy może, nie wiem, władze piłkarskie, jakieś szczegóły kuchni pan sędzia zdradzi, czy może się przymierzają, jakie pomysły były? I pytanie drugie. Odnośnie spalonego właściwie zawodnika, który wraca czasami za linii spalonego, czyli za linii obrońców i przejmuje piłkę, która jest do niego kierowana, ale ją przejmuje jakby już... Po przyjęciu obrońcy pewnie, wiem już o co tak? pytasz, tak. Więc nie ma z tego żadnej korzyści. Czy tutaj ta reguła nie powinna być zmieniona i powinna po prostu akcja być puszczana dalej, żeby też płynność gry i może troszkę widowisko na tym zyskało? I to dwa takie pytania i fajnie byłoby usłyszeć odpowiedź. Jasne. Dzięki za pozdrowienia. Wiesz co, to jest tak, że odpowiem na drugie pytanie jako pierwsze, bo to jest kupa dyskusji, szczególnie dla asystentów. My wszyscy bylibyśmy za tym, żeby ten powrotny spalony był skasowany. On bardzo często, gdzieś tam zawodnik wraca 5-10 cm z pozycji spalonej, ale wraca zawodnik obrońca, czyli przyjmuje piłkę, w teorii kasuje spalonego i nagle my, no trzeba cofnąć, ale to widzę, że władze IFAB także o tym dyskutuje, dlatego widziałeś pewnie, jeżeli znasz przepisy, zostało wprowadzone słówko immediate, czyli jeżeli on atakuje natychmiast obrońcę, to wtedy jest rzeczywiście spalony, ale jeżeli jest ten moment taki troszkę dłuższy, to już wtedy nie trzeba tego gwizdać i mi się to podoba. No, to generalnie dotyczyło tego, że wraca z pozycji spalonej, zawodnik przyjmuje, czyli w teorii jest deliberate play, czyli celowe zagranie i on wyskakuje i przyjmuje to piłkę. No, chcieli tego uniknąć, ale mam taką nadzieję, bo to tak widzę, powolutku do tego zmierzasz. Ten spalony powrotny odejdzie i przyznam ci szczerze, między nami, że ja bym był szczęśliwy. Nie lubię tego spalonego. Ale to musimy czekać na władzę. Co do pierwszej sytuacji, irytuje mnie to strasznie. To mówię ci od razu uczciwie, wszystkich to irytuje, bo i władzę, bo my też musimy z tym walczyć. Tylko teraz wytłumacz mi, jeżeli wprowadzimy zapis, że za każde odkopnięcie, no jest mecz 3-0. Drużyna przegrana, gwizdze faul, stawia piłkę i zawodnik drużyny przegrywającej, a faul jest dla drużyny, która wygrywa 3-0. Przebiega i tak lekko sobie tą piłkę dziubie gdzieś w bok. No i teraz tak, no przecież nie gra na czas, bo przegrywa 3-0. Pewnie chce gonić, bo tam pamiętam, to była gdzieś 75. minuta. No wytłumacz mi, to jest tak irracjonalne, pytam się, podbiegam, mówię, no po co odkopujesz, chcesz kartkę? Nie, państwo, no tak sobie tylko tak lekko. No są takie zachowania niewytłumaczalne, że jakbyś za wszystko dawał żółte kartki, to pewnie gdzieś tam na końcu byś... Ale są dyscypliny sportowe, w których udało się zdyscyplinować ręczna, piłka ręczna jest takim ręczna, przykładem, który uwielbiam, że rzeczywiście nie zostawisz piłki i to nie ma, nieważne na jakim grasz, na jakim poziomie i jaki to jest szczebel rozgrywek, że ale to chodzi przede wszystkim o te cele taktyczne, tak? Bo to jest rzeczywiście wtedy, kiedy atakujesz, stracisz, sędzia odgwizdże i jest ta strata i nie zostawisz od razu. A tu, no, tu nie mieliśmy w ogóle celów taktycznych. No, to czasem jest tak ciężko wytłumaczyć zachowanie zawodnika i tak było w tym przypadku. Nie wrzucałbym wszystkiego do wora. Rzeczywiście to jest cały czas, to się nic nie zmieniło, żeby była jasność. Jeżeli zawodnik w celach taktycznych traci piłkę, jest gwizdek, a on jeszcze, nie wiem, robi dwa kroki, kopie, albo tak kopie złośliwie, niesportowo, gdzieś kopie w trybuny, to na dzisiaj nic nie zmieniło. Sędzia ma obowiązek, nawet nie to, że może. Ma obowiązek wyjąć kartkę żółtą i mu pokazać, bo to jest generalnie irytujące. To, co powiedziałeś dokładnie, to zabija płynność gry, bo tam gdzieś przeciwnik chce szybko wznowić. No i patrzy, on bierze to piłkę, ten przebiega i mu tak, no, po prostu złośliwie. I najlepszy jest ten od razu gest. Panie sędzio, sorki, ostatni raz. No po prostu z jednej strony czasami mamy miękkie serce, my jako sędziowie, powiesz, kurczę, taka kartka, 20 minuta meczu, a wiesz, że za chwilę może coś się wydarzyć i druga kartka, ale z drugiej, no, rozumiem też pretensje zawodnika i nas sędziów później, że dajemy. Czasami piszę sobie w samocenie, że głupia ta kartka, ale pokazałem, bo po prostu było to irytujące, niesportowe i zgadzam się z tobą, że trzeba z tym walczyć, a tak naprawdę, żeby z czymś walczyć, to trzeba być konsekwentnym i wszyscy muszą działać tak samo. Dziękujemy bardzo za telefon i od razu mamy kolejnego widza. Halo? 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 Tak, witam. Witam, Kuba z Poznania. Chciałbym pozdrowić na wstępie prowadzącego pana Krzysia Stanowskiego. Dziękuję. Chciałem panu przede wszystkim pogratulować zachowania godności w czasie rozmowy się zadając pana wodą. Coś strasznie przerwało, ale chyba domyślam się, o co chodzi. Dziękuję bardzo.
Wiem, że na końcu Mateusz Borek powiedział przed kolejnym połączeniem, że trochę deszcz pada. Pozdrawiam mimo wszystko, mimo małej sympatii do pana Marciniaka. Pozdrawiam go. Niemniej jednak jeszcze chciałem tylko zadać pytanie, czy jest możliwość i czy jest szansa, że kiedykolwiek w ogóle do tej partii jeszcze wróci Mateusz Borek na taki seans, jak pan prowadzi? Nie jest to możliwe, ponieważ podpisaliśmy umowę sponsorską ze sponsorem. On jeszcze jakby nie widzicie efektów tej umowy, bo będzie lekko przebudowane studio tu na Hyde Parki. Natomiast jest to sponsor z branży, która jest konkurencją wobec zapisów reklamowych Mateusza. On ma kontrakt reklamowy z firmą po prostu konkurencyjną. Przez najbliższe półtora roku się w tym programie nie pojawi. Rozumiem. Dobra, serdecznie dziękuję. Ja jestem naprawdę waszym wielkim fanem od czasu jeszcze, jak była misja podwodna w starym studiu, włącznie z misją Rosja. Mm-hmm. No dobrze, dziękujemy bardzo. Będę to kontynuował teraz live'a do samego końca. I udało mi się dodzwonić za chyba 188 razem. Dobrze, gratuluję. Pozdrawiamy Poznań. Bardzo pozdrawiam. Ja nie wiem, dlaczego tak się gdzieś tam ubzdurało ludziom, że nie wiem, że ja nie lubię Lecha, czy coś mam wielu. Ale w ogóle ty, jak zapowiadałem ten program, ty uchodzisz równocześnie za wroga Legii oraz jej wielkiego sympatyka. Dokładnie tak, bo tak samo legioniści mówią, że ja bardzo lubię Lecha Poznań i sprzyjam. Ja wszystkich lubię, a szczególnie jak grałem w pucharach, to siedzę i pamiętam sytuację w zeszłym roku, kiedy byliśmy na wczasach i szukałem streama, żeby obejrzeć Piasta Gliwice, że ona mówi, ty jesteś jakiś nienormalny, pojechaliśmy wreszcie na wczasy, a ty oglądasz Piasta Gliwice. Ja mówię, no tak, oglądam, bo trzeba trzymać kciuki za wszystkich, a tu co do Poznania mam tak wielu przyjaciół, zresztą pozdrawiam serdecznie mojego przyjaciela Maćka Gata, który zawsze też mi tam gdzieś wytyka błędy. I gdzieś wysyła SMS-y po jakichś tam takich decyzjach bardziej kontrowersyjnych i ja nigdy nie możemy, bo o tym bardzo często rozmawiamy, że część, przynajmniej też mam wielu przyjaciół, którzy mówią, że ludzie cię lubią naprawdę w Poznaniu i twierdzą, no tu miałeś pecha, no tu, no wiadomo, jak jest spalony, no nie możesz nic zrobić, dzisiaj jest VAR, więc byśmy to szybko poprawili, ale sędzia główny przy spalonym, no nie jest w stanie nic zrobić, no ale jestem sędzią główny, wygrywamy razem, przegrywamy razem, biorę na twarz, no i zdarzyły się, że akurat ta sytuacja, duży błąd w takim meczu, bo to chodzi o ten mecz. Gdyby on padł przy innych drużynach, nie będę mówił, ale które są, nie są tak popularne, no to by się rozeszło po prostu i tyle. No błąd mamy, zdarzyło się, ale tu, że był to taki mecz, to do dzisiaj jest takie niepotrzebne, mylne spojrzenie. Wręcz przeciwnie, pozdrawiam naprawdę całe Poznań i ludzi tam mieszkających. Powiedz mi, czy masz taką zajawkę, że czasami sobie analizujesz mecz, o którym się bardzo dużo mówi, o którym mówi się negatywnie w kategoriach skandalu sędziowskiego i ty na przykład sobie z ciekawości mówisz, dobrze, puszczę sobie ten mecz i zobaczę, czy naprawdę doszło do skandalu. Na czacie padło pytanie o mecz Chelsea-Barcelona 2009. Pewnie kojarzysz, o które spotkanie chodzi. Analizowałeś sobie kiedyś takie spotkanie i zastanawiałeś się, o tu faktycznie kto inny powinien awansować, tutaj doszło do przekrętki. Wiesz co, no oczywiście każdy mecz analizujesz, generalnie robisz samą ocenę z tego meczu. Było kilka spotkań takich, że no nie zgadzasz się, to ludzie bardzo często to, co powie komentator, który komentuje mecz, oni od razu się utożsamiają z tą jego oceną, która jest czasami zupełnie, i to mówię, że naprawdę zupełnie od czapy. No dzisiaj się to coraz mniej zdarza, bo też komentatorzy przychodzą pewne szkolenia, ale czasami no, słyszę, że no, nie może być kartki, bo nie ma krwi, albo ta kartka jest za miękka, bo się tak naprawdę nic nie stało. No chłop się zwija, no ale no, się zwinie i wstanie. No, czasami jest tak, ale rzadziej się chyba zdarza tak, żeby był naprawdę skandal, i nagle, a to w meczu nic nie było. No bo a ten to, wspomniany mecz właśnie? Chelsea-Barcelona. Chelsea-Barcelona? To był mecz, gdzie jeszcze chyba nie byłem w ogóle sam, bo to gdzieś 2009. To jeszcze gdzieś tam raczkowałem w takich gdzieś tam chyba w trzecioligowych boiskach. Na pewno było dużo kontrowersyjnych sytuacji. Ja tam pamiętam, też nie dokładnie, zagrania, ale tam było ręką. Coś z ręką. Właśnie ta ręka tam na pewno sędziował Ovrebo, o ile pamiętam, tak. Norwek. I to była sytuacja, bo ja pamiętam do dzisiaj ten mam obrazek tego Michaela Balaka. Jak ja tak sobie go. Wtedy myślałem, kurczę, ciekawe, co ja bym zrobił, jakby tak za mną bieg. Ta sytuacja i tak nie mogłem doczekać tej powtórki, bo tam dalej ta akcja trwała, ona tam poszła gdzieś i ten Balak tak wisiał na tym arbitrze i mówię, kurczę, co by człowiek zrobił, bo to no wtedy jak jesteś takim, wiesz, jeszcze smarkaczem sędziowskim, to tak nawet nie wiesz o co chodzi, dopiero jak tam wchodzisz krok po kroku, to mówisz, kurde, tam się dzieje, dopiero jak teraz jestem, to doceniam, że okej, wtedy sobie oglądałem, sobie mówiłem, kurde, ręka, nie gwiznął.
ale dzisiaj, kiedy to oglądam, no to to wszystko zupełnie wygląda inaczej. No, masz mecz o taką stawkę, masz decyzję nagle o taką stawkę gdzieś tam w kluczowej minucie i naprawdę, żeby coś gwiznąć, to musisz być 100, a nawet więcej procent przekonany, że jest to dobra decyzja. Oczywiście dzisiaj jest troszkę łatwiej. Mamy ten VAR, który w takiej ewidentnej sytuacji ci pomoże. Ale czasami jest tak, że mimo tych wielu kamer, rzeczywiście zawodnik przebiegnie i ta kamera, która pokazałaby najlepiej, bo pamiętajmy, że mimo dużej ilości kamer, to często te kamery, które nie są stacjonarne, tak jak te za bramką albo te, które są na środku boiska i one się nie ruszają, a te, które przeskakują, to nagle, kiedy oglądasz i wydaje ci się, że powinieneś dobrze widzieć, no to ten program jest rozmazany i dokładnie nie widzisz i później ci ludzie mówią, nie no, no ta kamera musi mi pokazać, a chłop nie woła, no ale no nie woła, to też znowu wynika z niewiedzy, że ludzie nie do końca wiedzą, jak to wygląda. Kiedyś naprawdę mam taki pomysł, żeby nagrać taki przykładowy mecz i pokazać, jak to działa, jak działają kamery w wozie VAR, żeby ludzie zobaczyli, że to nie jest tak wszystko jak na tapecie. Nagle jest kamera, która mimo że stoi dobrze, to zupełnie jest nieużyteczna, bo ona w tym momencie, kiedy było podanie albo zdarzenie, to ona się przemieszczała ze środka w tą stronę i ta liczba pikseli niewystarczająca powoduje, że widzisz rozmazany obraz, nie widzisz dokładnie, co się wydarzyło. Dziękuję za to wyjaśnienie i poproszę kolejnego widza. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam na imię Adam, pozdrawiam obydwóch panów ze Słupska, a pytanie mam do pana Szymona. Witam, słucham. Panie Szymonie, mam takie pytanie, może nie stricte odnośnie samej piłki i technicznych spraw, a bardziej może logistycznych. Chodzi mi o ten mikrofonik, który pan ma przy sobie. Chodzi mi o to, czy jest w ogóle szansa, czy to byłoby zgodne z przepisami, czy jest już zgodne, czy w ogóle się zanosi na coś takiego, czy ktoś w ogóle może o tym myśli. Kiedy były takie programy, w których były skróty z meczów i kibice mogli słyszeć, co sędzia w danej sytuacji mówi do zawodnika. Czasami to widać i słychać w futbolu amerykańskim. Też są takie możliwości. Chodzi mi o to, czy w ogóle jest jakaś taka szansa na przyszłość, żeby cokolwiek takiego było również na żywo do zobaczenia przez widza, który ogląda mecz w telewizji. Widać, że zapotrzebowanie na takie programy jest. Było kilka już takich spotkań prowadzonych przez nas, przez sędziów, gdzie byliśmy nagrywani. Paweł Raczkowski, Tomek Musiał, Tomek Kwiatkowski, kiedyś wcześniej Hubert Siewicz, ja. I wiem, że bardzo, bardzo się to ludziom podobało. Przede wszystkim my jako te środowisko sędziowskie się otworzyliśmy. Nie mamy nic do ukrycia generalnie i to nie jest żaden wstyd w sposób, w jaki rozmawiamy z zawodnikami. I czasami trzeba być ostrzejszym, czasami trzeba gdzieś tam powiedzieć coś zabawnego, czasami trzeba po prostu porozmawiać normalnie z zawodnikiem, coś wytłumaczyć, czasami też opierdzielić. I to jest zupełnie normalne. No, do tej pory było takie przeświadczenie, że sędzia wychodzi, gwiżdże w lewo, w prawo, nie wiem, biega jak taka mumia i nie ma żadnego kontaktu. Bardzo często to są fajne, bardzo fajne relacje na linii piłkarz zawodnika, piłka, przepraszam, sędzia. Ja pamiętam, miałem w tym roku taki mecz międzynarodowy, gdzie już na początku bardzo mocno złapałem się z jednym zawodnikiem, dość znanym. I tak, ja też nie należę do łatwych ludzi i taki byłem, mnie ciężko wyprowadzić generalnie z równowagi, ale mnie wyprowadził i to dość szybko. I tak chodziłem ze sobą, biłem się z myślami i też odszczekałem się wreszcie, bo nie byłbym sobą. I on też się zajeżył oczywiście. I tak biegaliśmy 40 minut bez sensu. I jak już na siebie patrzyliśmy, to naprawdę gromy leciały. I tak byłem ciekaw, kto pierwszy nie wytrzyma tego. Ale wytrzymaliśmy obaj. I gdzieś tam chyba w 89 minucie, to był bardzo ważny mecz i kluczowy w eliminacjach i poszedł do mnie, ja do niego i tak w jednym momencie jakbyśmy czuli, że generalnie obaj nie wytrzymaliśmy tego, bo trzeba było to zrobić dużo wcześniej, mówię, dobra, bez sensu, gdzieś tam się droczyliśmy, zbiliśmy piątki, zrobiliśmy przysłowiowego misia i stwierdziliśmy, że to w ogóle bez sensu i myślę, że teraz jak się spotkamy na jakichś zawodach, to będziemy mieli bardzo fajną relację, ale to też z drugiej strony to ma też tą drugą twarz, tak? Jeżeli ja bym pękł, no to wiadomo, że zawodnik mnie ma i w każdym następnym meczu mnie przygniata, że tak powiem, dociska korkami, jak my to często mówimy. A tak wiadomo, że do końca ja też nie byłem absolutnie złośliwy, a mogłem być i to miałem ze dwa momenty, gdzie jakbym był taki bardziej srogi, to później powiedziałem, mówię, wiesz, co mogło być? On mówi, no wiem, no, ale mówi, jesteś w porządku, bo wytrzymałeś. Także to są takie fajne relacje, które pokazały też ludziom, że my jesteśmy normalnymi ludźmi. Mamy ciężką pracę, bo to jest ciężka praca opanować 22 zawodników plus ławki rezerwowe, te sztaby, które żyją czasami jeszcze bardziej niż zawodnicy.
Jest to popularne, też w Australii. Wiem, że nawet to, co sędzia, jak, w jaki sposób sędzia rozmawia z VAR-em, ma mikrofon i słychać. Idziemy coraz dalej, jak pewnie też zauważyłeś, puszczamy pomału na Telebim, co się sprawdza. Myślę, że już jesteśmy krok od tego, żeby niedługo pokazywać już nawet ten ostatni zapis wideo, który na przykład VAR pokazuje sędziemu. I nie mam nic przeciwko temu. Oczywiście to muszą te najwyższe władze AFAP, UEFA, FIFA zgodzić się, pozwolić na to, ale ja nie widzę z tym problemu, żeby ludzie mogli nas słuchać, wtedy jesteśmy transparentni. Nikt nie powie, że nikt nam nic nie zarzuci, że sędzia był niemiły albo sędzia powiedział coś niestosownego. Słyszy, co mówimy, ja, także tak. Fajny pomysł. Ja powiem od razu może, skąd twoje pytanie. Chcę też powiedzieć, że być może to były wybrane fragmenty, o których pan Szymon właśnie wspomniał przed chwilą, te, które były jakiś czas temu. Powiem też z punktu widzenia takiego jakby swojego, jestem w ogóle terapeutą zawodu, chcę powiedzieć, że właśnie tego typu sytuacje, które było można wcześniej zobaczyć, też jest fajnym takim właśnie przykładem, jak pan zauważył, właśnie do rozładowania takich ostrych właśnie konfliktów, jakichś kapić. Bardzo właśnie fajny sposób. To jest takie i poczujące, i też dla młodych ludzi do zobaczenia w praktyce właśnie, jak to wygląda, jak można od razu na miejscu natychmiast rozładować niesamowitą czasami sytuację. Tu i teraz. Bardzo pouczające. Naprawdę fajna sprawa to by była. Zgadzam się. Wielkie dzięki. Nie ma za co. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Panu. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Wielokrotnie mówiłeś o tym, że ty musisz stosować przepisy takimi, jakie one są po prostu. Nie od ciebie zależy to, co jest dokładnie zapisane. Mimo, że czasem bym je zmienił. Ja czasem mówię się zmienił. Właśnie do tego zmierzam. Pytanie z czatu. Jaki jest twoim zdaniem najgłupszy przepis? No to dawanie kartki za celebrację, jeżeli zawodnik w meczu naprawdę jakimś takim kluczowym, jaki by to nie był, zawsze strzelenie bramki, ja pamiętam, grałem w różnych ligach i w okręgowej, i w amatorskiej, i w Niemczech, i kiedy strzelałem bramkę, to była we mnie taka energia, że jakbym mógł, ten przeskoczył pewnie płot 3-metrowy, no po prostu jest wybuchasz. I teraz ja za to, że zawodnik się cieszy z tego, że cała drużyna pracowała cały tydzień przy jakimś całym fragmencie i z tego fragmentu strzeli bramkę, i ja z bólem serca, ja jak daję te kartki, to prawie zawsze mówię, sorry, ale wiesz, że muszę. Nie wiem, panie sędzio, luz. I dajesz, no ten, to jest na pewno przepis, który bym zmienił. Oczywiście jest różnica i musimy ją znajdować, jeżeli zawodnik podbiega pod ławkę rezerwową drużyny przeciwnej, który strzelił, bierze koszuleczkę, wystawia, nie ma to, żeby nie było. Mhm. Nie przywołuje żadnej sytuacji, pokazujesz im. Leo Messi na Santiago Bernabeu. Ale też chyba zrobił podobnie Cristiano Ronaldo, nie? Też jak strzelił później w jakimś meczu, nie wiem, czy to było na Bernabeu, czy to było na Camp Nou, czy nie, ale też pamiętam, że wziął koszuleczkę w rękę, ale to jest ich moment, to jest ich chwila. Strzelił bramkę, fajnie, ale jeżeli nie prowokujesz przeciwnika, nie biegniesz pod tą najbardziej zagorzałą trybunę właśnie drużyny, która traci bramkę, no to dlaczego, kurczę, karać? No ale tak jak mówisz, no to ja czasem z bólem serca i tak sobie myślę, no jak zwykle mi się oberwie, bo wiem, że zawodnik nie jest zadowolony, trener nie jest wielokrotnie, trener nawet wie, że za to jest kartka, mówi, zwłaszcza, panie sędzio, druga kartka. A najpierw jak ja słyszę, że panie sędzio, ale pan, jakby pan nie dał, to panu co panu zrobił? A zdarzyło ci się, że to była druga kartka, druga żółta dla zawodnika, który strzelił gola? Nie miałem dużo w ogóle takich przypadków, tych kartek za ściągnięcie za koszulkę, ale raczej zawsze te, które były, to z tego, co pamiętam, pokazałem. Raczej pamiętałbym, że nie pokazałem takiej kartki ewidentnej, bo to dopiero boli. Bo to jest coś, co musisz wziąć na tyłek. Nawet nie umiem powiedzieć, jakbym się zachował, chociaż są takie sytuacje, wiesz, nie wiem, teraz sobie tak tylko dywaguję, jakbyśmy może jakiś finał i teraz masz zawodnika, który, nie wiem, w 90 plus 3 strzela bramkę, i miałby dostać drugą żółtą kartkę. Nie umiem ci odpowiedzieć szczerze, mimo że wiem, głowa mówi, nie no, no musisz dać przecież, no jak możesz nie dać, ale wiem, co mi mówi moje serducho i ciało i znając mnie, a nie zawsze tak postępuję, jak że tak powiem, należy wedle jakichś tam reguł, to mógłbym darować tą kartkę po prostu i tak koniec meczu, tak, może bramka na 3-0, no i tak zabić, to lepiej to wziąć czasem, myślę, na tyłek w takich niegroźnych sytuacjach, bo oczywiście, jeżeli mam coś na styku i zawodnik coś robi, mamy dwumecz i tak dalej, no to nie możesz twoje widzimisię decydować o tym, czy zespół będzie grał w przewadze, czy nie. Ja ci powiem, co mnie najbardziej irytuje w sędziowaniu, to, że są podwójne standardy dla piłkarzy ofensywnych i dla piłkarzy defensywnych. Przepisy są niby jednakowe, ale zawsze słyszę, że... Znaczy, zawsze jest tak, że napastnik lekko trąci obrońcę, już jest faul, obrońca ustawia sobie piłkę, ma czas dla siebie, wznawia, a jak lekko trąci obrońca napastnika, to zawsze nie, no za lekko, za miękki, nie powinien. Tak, a już na pewno nie na karnego, więc, nie? Nie chodzi mi o same karne, chodzi mi o to, że napastnikom odbiera się możliwość walki takiej fizycznej z obrońcami. Jakby obrońcy byli szczególnie chronieni. Znaczy, tu jest racja i to często mnie ganią moi asystenci, bo ja tu z kolei często pod prąd. Ja właśnie takich rzeczy nie gwizdzę często. Oczywiście czasem, żebyś miał tam święty spokój, jak masz tam nawet jakąś podstawę, to gwizdniesz i masz, no najwyżej powiem, co pan gwizdnął. Ja mówię, obrońcy uciekają w faul, często
są w tarapatach. Tak, widzą już, że są bliscy straty piłki i nagle zastawka, coś przewracają się. Najgorsze jest to, że właśnie zazwyczaj no, postawny obrońca, dobrze zbudowany, wielki facet, silny facet, od jakiegoś takiego lekkiego pchnięcia się. Ja pamiętam do dzisiaj moją scysję z Arboledo, kiedy się tam przestaliśmy mocno lubić. To było właśnie też po takim zdarzeniu, gdzie napastnik, no ale to dosłownie naprawdę, był kontakt był tak lekki i on się tam przy chorągiewce przewrócił. Ja pokazałem, że do góry i to było na Jagiellonii i napastnik Jagiellonii wpadł w pole karny, nic tam się nie wydarzyło, ale miał takie do mnie pretensje, taką błahą sytuację, no ale też powiedział gdzieś tam coś tam za dużo, ja też i później przestaliśmy się gdzieś tam jakoś tam szczególnie lubić i zawsze mi wypominał, że ten faul tam przy chorągiewce, ja mówię, no kurczę, no jakbyśmy tak wszystko pamiętali, ale tu masz rację, bo obrońca wchodzi, często tak fauluje, że tylko myślisz, że utaczy czerwona, kurczę, Wlady, no nie oszczędza i nagle lekko z tyłu pchnięty i od razu leży wywrotka i no, czasami z bólem serca ale gwizdzesz, ale tylko po to, żeby nie mieć kłopotów, bo jak nie gwizdniesz tego i padnie zaraz bramka, to powiedzą, no miękki, bo miękki, ale faul był, tak? Bo to tak zaraz jest. Ja wiem, jaka jest dyskusja, to później tak wszystko schodzi się do tego, że ocenia się sędziego, a nie obrońcę, który tak naprawdę zrobił gafę, bo podejrzewam, że gdyby stał, to i tak nie dałby się przepchnąć napastnikowi, bo z reguły to obrońcy są postawniejsi niż napastnicy. Mhm. Ale to też jest jeden z przepisów takich trochę niesprawiedliwych tak naprawdę, nie? Mhm. No dobrze, mamy kolejnego widza. Halo? Halo? Cześć, witamy. Witam, pozdrawiam pana Krzysztofa, pana Szymona, pozdrawiam z Poznania. Na początku chciałem tutaj jakby oddać panu Krzysztofowi poziom rozmowy z Hate Parku z Marcinem Neumannem, bo musiało być ciężko. Druga rzecz to do pana Szymona mam pytanie. Pierwsze to jest, czy jak jest sytuacja związana z VAR-em, kiedy na przykład by pan podyktował rzut karny i jest jednak z VAR-u jakaś tam podpowiedź, że zobacz, czy może to być tak albo inaczej, czy jest taki wewnętrzny feeling, że wśród sędziów ogólnie, czy uczył pana, że jak jest podbiegnięcie do tego monitora, to jednak jeżeli już jest podbiegnięcie, to jest jakby taka sugestia wewnętrzna, że jednak ta decyzja jest zła i po obejrzeniu sytuacji i wróceniu na powrocie na boisko, czy jest taka sugestia wewnątrz czy i wśród sędziów, że po prostu jednak zmieniać tę decyzję pod wpływem podbiegnięcia do VAR-u, że jednak mogło być coś źle. A druga sprawa, nie wiem, czy ta sytuacja była jakby wzięta pod uwagę dzisiaj w programie, bo od początku oglądam, odnośnie tej słynnej ręki Kostewicza na Legii, co był wtedy ten rzut karny, wtedy pan zmienił decyzję. Jakby tutaj po tym, jak pan widział, po tym, co w telewizji. I w sumie na razie te dwa pytania, może coś się przypomni dalej. Nie, no jasne, wewnętrznie zawsze jak cię VAR woła, to już masz gdzieś tam wewnątrz, no, prawdopodobnie jest błąd, tak? Wiele razy też rozmawiamy, bo VAR cię pyta, bo VAR, żeby cię zawołać, musi mieć pewne odpowiedzi na pytania. Po pierwsze, czy widziałeś sytuację i tak ją oceniłeś, czy jej nie widziałeś? Często, kiedy szczególnie przy właśnie zagraniu piłki ręką jest, ja kiedy gwiżdżę rękę, nawet możemy nawiązać do tej sytuacji Kostewiczem, połączyć jakby te dwa pytania. Pamiętam, Paweł Gil był moim VAR-em i kiedy była ta ręka, ja gwiznałem karnego i powiedziałem do Pawła: Paweł, ręka ponad głową, dla mnie nienaturalnie ułożone. Wiem, że nie chciał, ale dla mnie to jest karne. I za chwilę Paweł wiedział, że ja tą rękę widziałem. Wiedziałem, co gwiznąłem. Kiedy on obejrzał kamery, tak było. Oczywiście to jest, że Kostewicz nie chciał zagrać tą ręką, ale teraz z drugiej strony to, co, bo przecież przyszła odpowiedź z UEFA, że dla UEFA też to jest rzut karny i bez żadnych dyskusji. Trudno było wytłumaczyć nienaturalnie ułożone ręki i wiem, że to bolało gdzieś tam, bo szkoda znowu, że taka sytuacja rozstrzygnęła ten mecz, ale gdybym tego nie gwiznął, no to ciężko znaleźć się teraz argument za tym, że nie gwiznąłeś ręki, która była ponad głową, tak? I można tłumaczyć się każdym jakimś tam argumentem. Nie chciał, nie wiem, źle się ułożył, został lekko popchnięty, stracił chyba balans. Nie, to on wpadł na, Mączyński był z przodu, a to on nie chciał, bo gdyby on nie zagrał tą ręką, to on by wpadł na Mączyńskiego, wtedy byłoby dla mnie łatwiej, tak? Bo wtedy pewnie byłaby decyzja bardziej oczywista. A on się asekurował, bo on był od tyłu, stał za Krzyśkiem Mączyńskim i wpadł na Krzyśka i żeby nie ratował się po prostu, rękę miał nad jego głową i zagrał tą ręką. I wiesz, to masz zawsze... Chciał pokazać, że nie fauluje chyba tymi rękoma po prostu. Pewnie tak, bo to było, on przede wszystkim nie chciał sfaulować ciałem, bo on był bardzo rozpędzony, to była oni po prostu biegli na dzika do piłki. Kto będzie pierwszy, wygra walkę o piłkę. No, Mączyński był trochę szybszy w tej sytuacji i on w ostatnim momencie, kiedy się zorientował, że nie da rady, chciał się zasekurować, no ale teraz no, znajdź mi jakikolwiek tylko paragraf albo argument, gdybym tego nie gwiznął. I teraz VAR słyszy ode mnie, że
Tak, ja wiem o tym, że ręka była niechcący, ale że była ponad głową i dlatego nawet mi nie zasugerował obejrzenia, tylko powiedział: Szymon, jest tak, jak to opisałeś, karny to prawidłowa decyzja. I dlatego później te opinie, po co nie poszedł, po co nie obejrzał, po co nie sprzedał decyzji, tylko jak już rozmawiamy sobie teraz bardzo na chłodno, po tam pewnie dwóch, trzech latach od tej sytuacji, to powiedz mi, co by to zmieniło? Przecież ja teraz znowu, gdybym zrobił tylko monitor VAR i poszedł oglądać, to by było tak. Są niepewni, wezwał go na VAR, bo dla Gila to na pewno nie jest ręka. Marciniak poszedł, obejrzał, ale że to jest na pewno legionista, to został przy karnym, ale widział ewidentnie, że Kostewicz nie chciał zagrać. Nikt, uwierz mi, z kibiców, którzy kibicują Legii i Lechowi, nie rozkłada tego na elementy tak, jak my to robimy. My patrzymy na argumenty, które masz. Masz dane jako sędzia VAR, szczególnie jako VAR, bo na boisku widzisz, czujesz, oglądasz. Ja od razu wiedziałem, że kurde, nie chciał, ale pech. Ale gwizdzę, co widzę, tak? A Paweł Gil już oceniał pewne dane. Ręka ponad głową. Pewnie, że nie chciał ten stan, bo też inna byłaby sytuacja, gdyby Muczyński dalej grał, prawdopodobnie miał dalej sytuację korzystną, a tak Krzysiek Muczyński stanął, skończyła się sytuacja, która mogłaby być dalej w następstwie korzystną, więc tak naprawdę ja nie miałem innego wyjścia, a Paweł Gil z kolei to samo, a teraz wyobraź sobie, zmieniamy decyzję, czyli zmieniałbyś decyzję w sumie i tak kontrowersyjną, na kolejną kontrowersyjną. No nie po to był VAR, dlatego wtedy też była bardzo pozytywna opinia dla Pawła od UEFA, że w ogóle w tej sytuacji nie wołał. Dziękujemy bardzo. Dobra, dzięki. Dzięki. Dziękujemy. Nie wiem do końca dlaczego, ale czat domaga się dość agresywnie twojej opinii na temat Ramosa. Może ty się domyślisz, dlaczego akurat o Ramosa ale chodzi. Ale w kontekście mojej sytuacji z Ramosem, czy nie wiem, czy ogólnie Ramosa jako zawodnika? Jakim jest człowiekiem Sergio Ramos? No i tu pewnie wszystkich zaskoczę, bo ja dużo lepiej żyję z obrońcami i mam bardzo dobre relacje i z Sergio Ramosem i aż najlepsze z Giorgio Chiellinim. Bardzo, bardzo lubię tego zawodnika i kilka naprawdę mamy fajnych momentów, szczególnie od momentu, kiedy zaczęliśmy w ogóle, kiedy się zaśmiał za mnie, że mam debiucik, to jest to, co ci zacząłem mówić o meczu Roma-Porto, kiedy godzinę przed meczem na mecze UEFA, twój techniczny i wtedy jeszcze byli bramkowi, a wtedy poszedł techniczny Radek Siejka i Tomek Musiał, weszli do szatni Rzymu, obejrzeć wszystko, tak? Czyli to, jak zawodnicy, czy mają te same już getry, czy nie typują, jak mają getry białe, czy nie typują na czarno, bo to zawodnicy tak lubią pod górkę zrobić, później masz 4 minuty do wyjścia, armia ludzi stoi w tunelu z UEFA, każdy pilnuje sekundy, bo to kosztuje, reklamy kosztują, a zawodnik ci wychodzi w czarnych getrach i mówi, ja sobie przytypowałem na czarno, ale to nie ma czasu, ale ja nie zdejmę. No i jest kotłowanina, oczywiście i tak nie wejdzie i tak, ale tracimy czas, klub nie chce wyjść w 10, no i po to jest ta kontrola. No i Tomek wszedł i wisiały nasze duże zdjęcia, chłopaków mniejsze, moje bardzo duże, imię, nazwisko, jak się zwracać do sędziego, czyli to pokazuje, jak dzisiaj zespół jest przygotowany. I mój debiut w Lidze Mistrzów to był właśnie na Juventusie i pamiętam, staliśmy w tunelu i Giorgio kiedy mnie zapytał, co, debiucik? Ja mówię, że no tak, denerwujesz się? Ja mówię, nie, generalnie jestem gotowy, ja jak to ja tam, ty rada, nie, na to pracowałem, tak, dobra, przecież zapomniałeś piżamy zdjąć, a ja byłem w takich szarych spodenkach, naprawdę, to nie były najbardziej udane spodenki, jeśli chodzi o spodenki Champions League Adidasa, żółta koszulka, szare, ale takie troszkę ala Gabor Kirali, ten materiał. No i mówię, tak mnie złapali cały oczywiście i tam grali z Malmo, wszyscy od razu z sędziego Beka i mówię, no to nieźle zaczęliśmy. Mówię, okej, George, zobaczymy, czy w meczu byłeś taki mądry, ale i on od razu, nie no, żarcik, przecież nie znasz się, no, że ja wie, mam dystans, spokojnie, było bardzo wesoło i później im się też spodobało to, że ja daję grać, obrońcy wolą to, bo ja nie widzę raczej każdego przewinienia, czasami o to napastnicy pewnie gdzieś tam nie są aż tak zadowoleni, szczególnie ci najbardziej techniczni, czyli gdzieś tam Ameryka Południowa, ten południe Europy, no bo dla nich gdzieś tam często niewielki kontakt powoduje, że ich lekko wytrąca się z równowagi. No i Sergio też, no to jest zawodnik, który tam raczej nie odpuszcza. No nie jest to najmilszy zawodnik do... Chyba najbrutalniejszy obrońca. Jeśli spojrzymy pewnie na statystyki kartek, to tak, ale to też jest jak zwykle na boisku do każdego sędziego podchodzi inaczej. I widzę, że złapaliśmy dobry kontakt. Pamiętam, wyszedł przed kamery, koleżanka tłumaczyła mi to, co powiedział w gazecie na mój temat po meczu Real Madrid AS Roma. To był mój pierwszy mecz w Madrycie, gdzie powiedział, że ten młody Polako bardzo dobrze sędziował i żeby tak wszyscy sędziowali, to nie, napastnicy by się tak nie przewracali. Oczywiście nawiązał od razu do największego rywala i tak dalej, i tak dalej. I później gdzieś tam się widzieliśmy chyba na mistrzostwach. Ja miałem mecz Hiszpania-Czechy i zażartowaliśmy gdzieś tam a propos, się tam przewracał. Mówi, niech widzisz, ja mówię, zjedz Snickersa, mu się przewracasz na stop. I tak nas to fajnie rozbawiło. Od tamtej pory mam bardzo dobre relacje, ale pamiętam taki mecz Hiszpania-Anglia, też kluczowe o wyjście z Ligi Europy i też tam była taka sytuacja kluczowa, kontrowersyjna mocno.
karny czy nie dla Hiszpanii, a nie gwiznąłem. Bo Pickford wybił piłkę, ale tam delikatnie przytrzymał, taki ułamek sekundy przytrzymał napastnika, ten go już miał pustą bramkę, przedobrzył, a ten mu od tyłu wybił piłkę i była dyskusja karny czy nie, ja nie dałem karnego. I Ramos przebiegł do mnie z 40 metrów, bo zaczęli się przepychać, nie do mnie, tylko do zawodników, bo zawodnicy między sobą zaczęli się przepychać, no więc ja dostałem na ucho, że słuchaj, Ramos biegł z 40 metrów. Ja mówię, okej. Okay. No i mówię, tak sobie myślę, często tak jest, jak masz do wyboru wielu zawodników, a kogoś tam bardziej lubisz, no to byś nie dał temu zawodnikowi, ale no reguły są reguły. I zawołałem Sergio Ramosa, zawodnika z Anglii, i on mówi, ale mi dasz? Ja mówię, Sergio, muszę, no i to, i tak nie mógł uwierzyć, że ja mu daję tą kartkę, to było tak zabawne i tak fajne, sympatyczne i mówię, powiem ci później, o co chodzi. A mówi, nie, powiedz mi teraz. I on wie, jeżeli biegniesz, to jest nowy zapis, z 30 metrów do mnie i tak dalej, to jest obligo. A, okej, okay. Ale i tak cię nie wybaczył mi tej żółtej kartki. I taki był wściekły, nie mógł tego zrozumieć, że mimo, że mamy ten dobry kontakt ze sobą, to daję mu kartkę. Ale ja lubię takich zawodników, ta jego też, tam brutalność wynika z tego, że nie potrafi przegrywać, ja też taki byłem, nie potrafisz przegrywać. Oczywiście, no nie powinieneś się gdzieś tam czasem przełamywać pewnych granic i gdzieś tam no, chamstwo trzeba zostawić na boku i grać tak, żeby komuś nie zrobić krzywdy. Czasami wiadomo, że te sytuacje były różne, ale znam bardziej brutalnych jak on i... No to ja nie znam, muszę powiedzieć. No pamiętasz sytuację Pepe, kiedy gdzieś tam przeszedł komuś po plecach. Ale on potem nagle złagodniał. To prawda. Sędziowałem mu też później kilka meczów i miałem i Portugalię z Serbią w eliminacjach i nie mogę złego słowa powiedzieć, bo grał fenomenalnie w odbiorze piłki, a tak się spodziewałem, nawet mówię do chłopaków, bądźmy uważni, bo wiemy, że Pepe potrafi gdzieś tam wejść, ale było tylko kilka przewinień. Jedna, no dostał kartkę, fakt, że ona była na granicy nawet, nie wiem, czy później UEFA nie stwierdziła, że jak widzimy takie faule, to chyba nawet bliżej czerwonej, ale to było tak statyczne, tak niegroźne i mało tego, Tadić się nie przewrócił, czyli biegł dalej, a został nadepnięty, ale myślę, że się chyba zmieni, to też wiek chyba, wiesz, pewnie wyrastasz w pewnym momencie z jakichś też takich zachowań. Wokół niego zrobiła się taka. Ja myślę, że to też jest ważne, że jak cię później wszyscy biorą na tapetę i wszyscy do ciebie rzucają lotkami, to tak sobie myślisz, kurczę, co ja mogę tym ugrać, tak, to lepiej chyba zmienić podejście, nie wiem, nie chodzić po leżących, ze wszystkimi się nie kłócić, a może więcej ugram. I mam taki przykład z Ligi Polskiej, Bartek Rymaniak, gdzie Bartek przez wiele lat gdzieś tam walczył z tymi sędziami, kłócił się i później przyszedł taki moment, my się kolegowaliśmy od zawsze i ja mu kiedyś powiedziałem, mówię, Bartek, co ci to daje, powiedz mi, że kłócisz się z tymi zawodnikami, że nie wiem, przepraszam, z sędziami, wiecznie oponujesz tak dalej. Mówi, wiesz co, kurde, w sumie nie wiem. I spróbował. I teraz dzisiaj to jest jeden z najbardziej sympatycznych zawodników w polskiej lidze. On nawet jak coś zrobi, przyjdzie, co trzeba było? Ja mówię, nie, no, mimo że się lubimy, przecież zobacz, jak go drachnąłeś. A tak czułem, mówi. I dzisiaj dostaję dużo mniej kartek, bo po prostu dzisiaj koncentruję się bardziej na grze. Zresztą on tam po tej swojej prawej stronie zasuwa jak mały motorek. I naprawdę uważam, że od kiedy przestał walkę z sędziami, taką zupełnie też nierówną i niepotrzebną, to jest lepszym zawodnikiem, traci mniej energii i łapie dużo mniej kartek. Także to jest wyciągnąć wnioski, bardzo proszę, dla innych kolegów i tylko na plus. Mamy kolejnego widza, halo? Witam. Michał z tej strony z Gdańska. Pozdrawiam panów. Witam. Ja mam takie pytanie o mecz Krakowia-Śląsk 2017 rok. Chodzi tutaj o interwencję VAR. Pierwsza decyzja sędziego Marciniaka jest żółta kartka i rzut wolny, a potem do gry wchodzi VAR i jest podyktowany rzut karny, a podobno tam nawet nie było dotknięcia, co też widać w zapisie wideo. Tam chyba Michał Chrapek był głównym aktorem tego widowiska. Jak pan się do tego odniesie? Tak, to był początek VAR-u i to też taka niechlubna decyzja całego naszego zespołu sędziowskiego. To był też początek. Daniel Stefański był moim VAR-em. Zawołał mnie rzeczywiście do tego zdarzenia, jak odgwizdałem rzut wolny przed samą linią pola karnego. Dałem żółtą kartkę, pamiętam, Lusiuszowi z Krakowi. I patrząc po reakcji w ogóle zawodników i jak ktoś sobie ogląda to zdarzenie, to pamiętam, Miro Czowilo był pierwszym, który podbiegł do Lusiusza i tam taką wiązankę mu posłał, że tak się zastanawiałem nawet, czy jemu zaraz nie dać kartki, że tutaj młodego tak jedzie, ale to tak wyglądało na ewidentny faul, że nie było w ogóle o czym mowy. No, Lusiusz spuścił głowę w dół, faul był ewidentny, no, Chrapek tam umierał na boisku. Oczywiście jak się okazało, to aktorem jest wybitnym, bo oszukał nas w tym miejscu, bo tego kontaktu nie było. VAR sprawdził to zdarzenie i też był pewny, że tam jest faul, że tam jest przewinienie, ale sprawdził miejsce i to miejsce niestety, ale wychodziło na samej linii pola karnego.
i zawołał mnie, pokazał mi miejsce, ale już po prostu nie oglądaliśmy zdarzenia, bo no, dla mnie zdarzenie to, że był faul, byłem pewny. Jeżeli nie dostałem na ucho, że nie ma faulu, bo wyglądało to wszystkim na faul, patrzę miejsce, linia pola karnego i czasem tak masz, że są faule, za które nigdy byś nie dał karnego, ale na pewno dałbyś rzut wolny. I tak sobie pamiętam moją pierwszą myśl. Jakbym wiedział, że to jest na linii, to w życiu bym po prostu tego nie odgwizdał. Tak jest, ale poszedłem, zmieniłem tą decyzję. Oczywiście to już nie jest żadna jakaś tam niespodzianka. Okazało się, że tego faulu nie ma. Po prostu nie było tego dotknięcia. Bardzo blisko to wszystko wyglądało ze wszystkich kamer. Jedna kamera dopiero gdzieś tam zza bramki i to zza drugiej bramki pokazała, że tam brakuje dosłownie kilka centymetrów, ale nie ma faulu. I pamiętam gdzieś tam później po długim czasie, jak spotkałem się z Lucjuszem, to przy wszystkim, a to akurat znowu był mecz Krakowia, to jest paradoks, pojechałem na mecz Krakowia-Śląsk, czyli na odbicie lustrzane w Krakowie. I jak staliśmy w tunelu, to powiedziałem, panowie, teraz 10 sekund dla mnie. Mówię, Lucjusz, ciebie przepraszam, mówię, za to, co się wydarzyło. A panowie, dla aktorów wszystkich, mówię, uważajcie dzisiaj, bo raczej nie będę się dawał oszukiwać. No i ten mecz akurat dobrze wszystko się skończył, bez żadnych jakichś kontrowersji, ale czasami tak jest, no, że takie rzeczy się zdarzały. Na szczęście zdarzyło się to w momencie, kiedy ten VAR był wprowadzany, bo to były pierwsze tygodnie, od kiedy on został wprowadzony. Był to w ogóle pierwszy mecz dla VAR-a i wtedy dla Daniela, no, ale to mówię, no trzeba wziąć na klatę, no, czasu nie cofniemy. Wiadomo, że jakby się chciało, to parę zdarzeń by człowiek cofnął. Historia. Dobrze, że dzisiaj już wszyscy jesteśmy doświadczeni z tym VAR-em, wiemy, że trzeba też obejrzeć faul. A nawet w takiej sytuacji to też ciekawostka dla wszystkich. Myślę, jeżeli dzisiaj się ogląda taką sytuację i widać, że sprawdziłby sędzia VAR, że nie ma faulu, ale zdarzenie jest na linii pola karnego, to nawet nie musi wołać VAR-a, dlatego że nie doszło do rażącego błędu. Jest odwiedzany błędnie rzut wolny, ale on jest przed polem karnym, więc można zostawić sytuację i nie wciągamy sytuacji w pole karne. To też taka fajna ciekawostka, że można to rozegrać na dwa sposoby. Dobrze. Okej, rozumiem. A jeszcze druga sytuacja, o którą bym zapytał, to jest mega kontrowersyjna ręka podajże Jędrzejczyka z Legii w meczu z Lechią Gdańsk po strzale Artura Sobiecha. Jakby pan to interpretował? A z Lechią Gdańsk, tak? W Gdańsku, ten słynny mecz? Tak, tak, mecz, tak. Daniel Stefański. Tak, ja gdzieś tam się już wypowiadałem, zresztą już tam po wypowiedziach myślę ludzi ze świata piłki. No dla mnie to jest rzut karny, dlatego że jest to pseudoparada bramkarska i nie ma to już znaczenia wtedy, czy piłka odbija się od biodra, od ciała, od głowy i trafia w rękę. Jeżeli zawodnik podejmuje ryzyko i rzuca się, żeby zablokować strzał, to nie ma to znaczenia wtedy, czy piłka uderza go po rykoszecie, no wtedy jest przewinienie. Ale była to bardzo trudna decyzja, bo tam ta sekwencja zdarzeń, biodro, ręka, ta piłka też, trzeba pamiętać, od biodra już wychodziła, tak jakby wychodziła już z bramki. Także nie wszystko jest takie biało-czarne, jak się wydaje, mimo że mamy trochę kamer, łatwo się wszystko sprzed telewizora ocenia, już kiedy jest się na miejscu, to ta trudność troszeczkę wzrasta. Nie tłumaczę, bo oczywiście błąd jest błędem zawsze i my sędziowie trzeba posypać głowę popiołem, wyciągnąć wnioski i jechać dalej. Dziękujemy bardzo. Okej. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałbym pozdrowić Więcka i Piecie, na pewno oglądają. Dzięki wielkie, powodzenia panowie. Dzięki, pozdrawiamy. Czat domaga się także jakiś anegdot, czy też twojej opinii na temat duetu z Barcelony Messi-Suarez. Jakimi są osobami na boisku? No nie są to łatwe osoby. To przez wiele lat ja byłem bardzo ciekawy, czemu ja nie dostaję Barcelony, bo rzeczywiście dostawałem już coraz mocniejsze mecze, a długo nie dostawałem Barcelony, ale jak się okazało, Pierluigi Collina, który był wtedy szefem, dobrze wiedział, co robi, wiedział, jakimi są zawodnikami, wiedział też, jakim ja jestem sędzią. Barcelona lubi takich sędziów, którzy się zbytnio nie odzywają, który gdzieś tam to wszystko toczy. Zresztą też nie oszukujmy, no Barcelona jest zespołem takim, który tam generalnie im się zawsze wszystko układa i rzadko są mecze, kiedy im nie idzie, ale kiedy nie idzie, to potrafią być nieprzyjemni. Kiedy ja dostałem na początku Barcelonę, to słynny mecz z PSG 4-0. Tak sobie pomyślałem, mówię, kurczę, nigdy nie zdawałem. Ale kolega z UEFA odkręcił to w rewanż. No nie kolega, no Barcelona odkręciła słynna remontada. Sporo tam było rzeczywiście ciężkich decyzji. Współczułem Denisowi, oglądałem ten mecz i rzeczywiście tak sobie myślałem, mówię, kurczę, w tym rewanżu nic się kompletnie nie działo, bo tam nawet nie było się do czego przyczepić, jakby człowiek chciał. I tak sobie pomyślałem, no chyba nie mają mnie za co nie lubić. I później, kiedy za dwa tygodnie zobaczyłem, że dostałem ćwierćfinał znowu Juventus-Barcelona, co było bardzo niezwykłym przeżyciem, bo z reguły widzimy dany zespół raz w roku,
raz na dwa sezony. To raczej UEFA stara się za często nas nie wysyłać, no też żeby, żeby zawodnicy za często z nami się nie spotykali. Dwa, to co powiedziałem wcześniej, oni są mocno przesądni i kiedy się do ciebie nastawią in minus, pamiętam wtedy przed tym meczem Gerard Piqué do mnie mówi, w tunelu już do mnie mówi, że no panie sędzio, nie spodziewaliśmy się tu pana. Ja mówię, ja też nie. Mówię, a co? On mówi, nie, nic do pana nie mamy, ale tak mówi, nie spodziewaliśmy się, ale to tak znaczyło, że szkoda, że ty tu jesteś w ogóle, bo generalnie jesteś pechowy. Tak to naprawdę wyglądało. I tak jak w pierwszym meczu, mogę powiedzieć, że współpraca na linii zawodnicy ja była żadna. Nie było w ogóle pół słowa. Gdzieś tam później wyciągnęli podobno, że wyczytano z ust Suareza, że krzyknął, coś tam krzyknął po hiszpańsku do mnie gdzieś, a tak naprawdę to nie do mnie, bo to też ktoś znowu źle przetłumaczył. Była sytuacja, że coś krzyczał do asystenta numer 2, do Tomka Liskiewicza, bo Tomek Mitko powiedział, że jak będziesz miał koło siebie Suareza, to weź go tam po swojemu delikatnie trząknij. Ja mówię, no okej. I tak było, jak go zawołałem, to on oczywiście już tam, Luis, że nie, okej, nie ma problemu, w porządku, ale coś tam nie pokazał. I coś tam znaleziono i później coś Neymar do mnie krzyknął przy rzucie rożnym już przy samej końcówce meczu, ale to już była frustracja, wiedziałem 4-0, ale też zasłonił usta, coś krzyknął, jak to prasa hiszpańska wyczytano, że gdzieś tam mnie pozdrowił jakoś tam niemiło. Nawet nie mogłem tego zweryfikować, bo po pierwsze nie widziałem dokładnie, bo jak teraz wszyscy wiecie, zawodnicy mocno zakrywają twarz, właśnie takie antidotum na te czytanie z ust, żeby później bronić się przed komisją dyscyplinarną, że nie powiedzieli czegoś. Ale wyczułem niechęć, ale nie było dialogu. Ale już w meczu z Barcelona na Juventusie, no to już zobaczyłem twarz zespołu, któremu nie idzie, który naprawdę no, jakości ma, no to jest trudno do opisania, jak to się widzi na żywo, bo możesz oglądać tysiące meczów, ale kiedy jesteś pomiędzy nimi, widzisz to, jak oni grają, szybkość gry, technika użytkowa i tak dalej, zamysł, inteligencja w ogóle piłkarska, no to naprawdę, to nie dziwne, że są w miejscu, w którym są, ale kiedy nie idzie, to znowu właśnie cechuje bardzo często te zespoły największe, bo to nie dotyczy tylko Barcelony, ale jeżeli rozmawiamy o Barcelonie, że o wszystko pretensje. Tu malutki faul przeciwko, niegwiznięty, duży, ewidentny, ale dla przeciwnika, ale dla nich oni uważają, że to jest taki sam jak ten poprzedni, niegwiznięty, taki płacz, marudzenie, czego ja osobiście nie cierpię. Ja różne rzeczy lubię, wolę, jak ktoś przyjdzie, powie pani sędzia, no nie no, no walnąłeś się, pan mówi 100% i tak dalej. Okej. Okay. Jeżeli tak jest, to sorry, mówię, obejrzyj i tak dalej. Ale tu, jeżeli wiesz, że ten płacz jest nieuzasadniony i taka próba mobbingu, gdzieś tam biegania, to wiemy też, że drużyny, szczególnie hiszpańskie, to też wynika, to byłem świadkiem, nie wiedziałem o tym. Kiedyś Pierluigi Collina zapytał sędziów hiszpańskich, czemu nie karają właśnie żółtymi kartkami zawodników za ten mobbing, podbieganie. I się okazuje, że w La Liga nie było takiego przymusu, nie było takiego zapisu. Mhm. Czyli zawodnicy mogli sobie podbiegać, tłumacząc się, że dyskutują lekko i tak dalej. Dopiero później, kiedy UEFA wprowadziła mocno ten mobbing i karanie żółtymi kartkami, to przeszło też na Ligę Hiszpańską i teraz już, to ja też to zauważyłem, że zawodnicy dużo mniej podbiegają i dużo mniej protestują, ale wtedy akurat obaj i Neymar jeszcze jak grali we trzech, tak miałem wrażenie, że oni się mocno napędzali we trzech generalnie i każdy dodawał sobie gdzieś tam takiego poweru i tej siły i byli bardziej, i odwagi przede wszystkim, bo byli odważniejsi, ale myślę, że wychodziliśmy dobrze, zwycięsko z tych pojedynków, że to byliśmy też w przejściu, to nie jest też tak, przecież to nie jest przeciąganie liny i ja muszę zrobić tak, żeby ten mecz się fajnie zakończył, ja nie będę o tym jechał do domu i marzył, o tym śnił, czy ja dobrze rozmawiałem z Leo Messim, czy z Suarezem, nie, to w ogóle mnie to nie interesuje, nigdy nie miałem idoli i nie mam. I nie miałem takiej potrzeby, żeby z kimś dobrze żyć. Najważniejsze dla mnie, że jedziesz, wiesz, że dobrze zrobiłeś robotę, okej, zrobiłeś błąd z wolnym, zrobiłeś błąd z autem, trzeba to poprawić, to wiadomo, ale nie zrobiłeś błędu z karnym, bramki padły prawidłowo i wiesz, że jedziesz na następny mecz gdzieś za dwa tygodnie, za trzy, bo tak to wygląda, ale nie jest to łatwy zespół. Trzeba przyznać, że naprawdę wysyłają już tam sędziów, którzy potrafią zarządzać, bo to też nie jest sposób wysłać sędziego na Barcelonę, który da 7 kartek, bo powie, nie no, Messi do mnie podbiegł kartka, Suarez podbiegł kartka, ale za chwilę się może okazać, że dasz drugą. To jest zespół w ogóle już na tym poziomie w Lidze Mistrzów, no nie można dawać takich łatwych kartek, tak? Dlatego daje się sędziów już doświadczonych na te najważniejsze mecze. Widzimy, kto sędziuje finał Ligi Mistrzów. Sędziowie w tym wieku już 42, 3, 4, 5, czyli bardzo doświadczeni, wiedzą, jak się zachować. Czasami trzeba coś wziąć na tyłek i wziąć, zarządzić. Może to źle wygląda, że zarządzasz, kiedy już może powinieneś wejść z kartką. Widzimy, jak w finałach sędziowie późno wchodzą z kartkami, tak? Nie śpieszą się po to, żeby dograć ten mecz po 11, no bo to jest takie założenie. Wiadomo, że później by doszukać, no ta, no wyrzucił naszego, to czyli był przeciwko. No trzeba sobie radzić. Mhm. Mamy kolejnego widza, halo? Cześć panowie, Kamil Pięta z tej strony. Cześć. Cześć. Mam takie dwa pytania do pana Szymona.
Pierwsze takie, których sędziów albo który styl sędziowania ocenia najlepiej z europejskich federacji, a który najsłabiej i dlaczego najsłabiej Hiszpanów? A drugie pytanie takie, halo? Jestem, tak słyszę. A drugie pytanie takie, czy prosił kiedyś jakiegoś piłkarza o pamiątkę, czy autograf, koszulkę po meczu, czy jest to w ogóle niedopuszczalne albo źle widziane wśród Towarzystwa Sędziowskiego. Jasne, zacznę od drugiego od razu. Jest to źle widziane po pierwsze. No, dostajemy i tak po meczu zawsze jakieś gifty klubowe. Jeden i drugi zespół z reguły przychodzi po prostu podziękować sobie, podać sobie rękę i jakieś tam gifty a la koszulka, proporczyk, jakiś taki gadżet klubowy. To jest generalnie na każdym meczu, ale tak, żeby się z kimś wymieniać, to absolutnie nie. Było kilka przypadków, że rzeczywiście wymieniłem się z zawodnikiem koszulkami albo zawodnik sam przyszedł i przyniósł koszulkę. To jak najbardziej. No i wtedy jest to oczywiście inna sytuacja, ale nawet nie wypadałoby takie względy etyczne. No wyobraź sobie, że idę do zawodnika i proszę go, żebyśmy się wymienili koszulkami, albo że ja mu dam, żeby on mi dał swoją koszulkę i za dwa tygodnie, za trzy sędziłem mu znowu i daję mu żółtą kartkę. I by powiedział, ty mistrzu, przyszedłeś po koszulkę trzy tygodnie temu, a teraz dajesz mi kartkę. Także nawet takie względy etyczne powodują, że nigdy nie poprosiłbym zawodnika w ten sposób o koszulkę. Pierwsze pytanie, przypomnij mi, czego dotyczyło? Sędziów, z której federacji ocenia pan najlepiej albo styl sędziowania, a których najsłabiej i dlaczego najsłabiej Hiszpanii? Znaczy, nie jest tak, że mam na przykład taki styl, który pasuje mi najbardziej, bo podoba mi się styl angielski, ale też on nie, to nie jest perfekcyjny styl, bo umówmy się, wszyscy mówimy styl angielski, ale widzimy wejścia, jakie są w lidze angielskiej i one uważam, że są przesadzone. Ja bym właśnie gdzieś tak wypośrodkował, że trochę wziął z tego stylu angielskiego. No, pewnie patrząc na mój styl sędziowania, skoro dzwonisz, pytasz, znasz trochę, no widzisz, że na pewno bliżej mi do stylu angielskiego, jak do stylu hiszpańskiego. Aczkolwiek u Hiszpanów podoba mi się niesamowita, myślę, że to są najlepiej przygotowani kondycyjnie sędziowie i jak popatrzysz na Del Cerro Grande, czy na Jesusa Gila Manzano, to są najlepiej przygotowani zdecydowanie biegowo sędziowie w Europie. To jak biegają, to są naprawdę, zresztą Jesus był lekkoatletą i to widać, jak oni biegają, to na pewno mi się chwalisz za coś Mateo Laoza. U nich podoba. Nie, Mateo jest specyficzny oczywiście. Broni się swoim sędziowaniem, bo trzeba powiedzieć, że na arenie międzynarodowej, ja aż tak ligi nie oglądam, ale na arenie międzynarodowej sobie radzi bardzo dobrze. Ten styl jest rzeczywiście inny. On dużo gestykuluje, on dużo rozmawia. Ale zawodnicy to kupują i pewnie gdybym ja tak robił, to wszyscy powiedzieli, nie no, wygląda jak klaun. No, co on robi? Ale Mateo to robi to w taki sposób, że ja wiem też, że zawodnicy go lubią i oni to kupują, a tak naprawdę to nie ma znaczenia styl, no, bronisz się zawsze decyzjami, jak sędziujesz po angielsku, a nie gwizniesz karnego, to i tak powiedzą, że jesteś wiadomo jaki, i tak samo jak jesteś Hiszpanem czy Polakiem, no, jak bronisz się generalnie decyzjami, no w tej pracy jest tak, że co jakiś czas coś się przydarzy, no trudno jak sędziujesz po, miałem takie sezony 66, 64 mecze, trzy sezony chyba pod rząd, no to no, nie ma takiej możliwości, kto by to nie był w przeszłości z tych sędziów, których ja bardzo ceniłem, czy Howard Webb, czy Anders Frisk, czy Pierluigi Collina, żeby nie mieli słabszych meczów albo samych decyzji. Pamiętajmy też, że futbol był zupełnie inny. Futbol był wolniejszy, było dużo mniej kamer. Te kamery nie były takiej jakości. To jak dzisiaj się zawężyła gra i jak grają zawodnicy blisko siebie, te gdzieś tam spalone. Dzisiaj jest, myślę, więcej takich kontrowersyjnych sytuacji z tymi spalonymi jak kiedyś, ale no nie ma idealnego sędziego, ja to zawsze powtarzam, no, to jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, ja miałem kilka sezonów, które bym powiedział, mój Boże, bym wszystko oddał, żeby te sezony takie były, ale trafił się 45 mecz, no i powiedzieli, no przecież no hanie sędzia, no przecież no jak mógł tego nie widzieć, no i jazda, bo przecież no wiadomo Marciniak co, ty wiesz co, i nie ma znaczenia, czy sędzia miał 40 meczów poprzednich dobrze, czy 10, czy 15, nie, oni uważają, że jesteśmy robotami, że każda decyzja powinna być super, idealna, a jeszcze najlepiej oczywiście idealna dla jego zespołu, także trzeba umieć z tym żyć, trzeba umieć to zaakceptować. Błąd to jest taka naprawdę, jest to duży element mojej pracy, którego nienawidzę oczywiście, ale musiałem się nauczyć z nim żyć, tolerować go, akceptować go i nie dać się załamać, bo w sędziowaniu, tak jest, wielu sędziów gdzieś tam nie daje rady, głowa nie wytrzymuje, serducho nie wytrzymuje i jest wiele przykrych wypadków z tego powodu, ale tym, co mnie nie lubią, nie dam tej satysfakcji. Ja mam podobno mięsień sercowy, a nie serce, także chyba nie stanie. Kolejne pytanie z czatu. Dziękuję bardzo.
Super, dziękuję. Dzięki, pozdrawiam. Dziękujemy. Kolejne pytanie z czatu. Czy na jakimkolwiek poziomie rozgrywkowym, na którym sędziowałeś, kiedykolwiek spotkałeś się z ofertą korupcyjną? Nie, no wiadomo, że w tych takich początkowych ligach gdzieś teksty typu na zasadzie panie sędzio, krata browaru już na pana czeka. Kiedyś pamiętam, nie zapomnę tego nigdy, jak przyleciał facet i mówi, że ma dwie kaczuszki, bo żona zrobiła kaczka i krew, duży słoik dla żony, dla małżonki. Pamiętam, że pierwsze co, jak zadzwoniłem po meczu do żony, to był gdzieś mecz numer 6-7, czyli wiesz, jeszcze chłonąłem to sędziowanie, po prostu byłem taki ciekawy każdej tej. Pierwsze zadzwoniłem, mówię, słuchaj, żona do mnie, jak poszło? Ja mówię, słuchaj, dawali mi kaczkę i czarli, ja po prostu nie mogę mu wierzyć, kaczkę i krew, rozumiesz, gdzieś tam to był rok 2000, nie wiem, może 5, może 6, może 7 i ktoś ci oferuje kaczkę i krew, no po prostu to było zabawne. Ja miałem też lepiej, bo ja byłem znany w okręgu płockim jako gdzieś tam dobrze zapowiadający się, czy bardzo dobrze zapowiadający się piłkarz junior, później gdzieś taki trochę obieży świat, bo troszkę pograłem w tej seniorskiej piłce, ale w tych klubach tam czwartej, trzeciej ligi byłem gdzieś tam w Niemczech, więc ludzie by się chyba nawet wstydzili do mnie przyjść tak naprawdę, bo z wieloma grałem, później byli trenerami, kiedy ja, młodymi trenerami, bo to się wszystko mocno przerzedziło, to środowisko i nowi ludzie zaczęli być trenerami. A druga rzecz, zobaczyłem jak wielu moich kolegów, którzy zawsze psioczyło na sędziów, ze mną razem, bo my to razem było kółko wzajemnej adoracji, się nakręcaliśmy na sędziów, tak to często jest u piłkarzy, że ty zawalisz, ja wiele razy gdzieś tam zrobiłem karnego, no widziałeś to gwizdą, nie dotknąłem go, ale nie dotknąłeś go, ja mówię, no przysięgam, nie dotknąłem, przecież nie było kiedyś kamer, no i człowiek do domu jechał z przeświadczeniem, że sędzia nas oszukał, a tak naprawdę ja gdzieś zrobiłem błąd. I później, kiedy ci koledzy mówili, ty Szymon, dobrze ci idzie, naprawdę idź to sędziowanie, bo to był początek, starałem się to wiązać. Grałem w czwartej lidze, sędziowałem A-klasę, okręgówkę, później kiedy już gdzieś tam awansowałem do trzeciej ligi jako sędzia, no powiedziano mi, że no już lepiej było, jakbyś postawił albo na sędziowanie, albo na grę w piłkę. I mówię, kurczę, no skoro tyle osób ci mówi, że czujesz to, że idzie ci nieźle, no może nie będziesz, nie wiem, jak Kolina, ale że czujesz to. Chociaż ja im zawsze mówiłem, panowie, finał Ligi Mistrzów. Nie zapomnę tego do dziś, jak mi starsi sędziowie mówili, słuchaj, wypierz getry, bo jutro jedziemy znowu na okręgóweczkę, na przykład do Starozieb, a ty tu o finale Ligi Mistrzów. Zejdź na ziemię, dzisiaj aut, gdzie pokazałeś? W lewo, a było w prawo. No i to były takie fajne momenty, ale kiedy zostałem sędzią międzynarodowym, to wiele tych osób, które gdzieś tam krytykowało tą moją taką trochę szaloną ambicję, mówiło też, Szymon, kurde, ty to naprawdę jesteś jakiś wariat i dzisiaj wszystko jest możliwe. No już wiadomo, że już dzisiaj to już rozmawiamy w zupełnie z innym, o innym no, etapie. Byłbyś, tak byłbyś sędzią finału Ligi Europy, gdyby nie koronawirus, więc... No nie ma oczywiście takiego przeświadczenia, bo wielu było fajnych kandydatów, aczkolwiek też nie da się oszukać, że po sezonie, który był bardzo udany, szczególnie w Europie, zresztą w Polsce też UEFA wiadomo, że monitoruje nas bardzo, szczególnie tych sędziów elity i jestem zadowolony z tego sezonu, ale no są pewne rzeczy, na które nie masz wpływu, tak jest tak jak na boisku, no zrobisz coś i nie wiesz do końca meczu, biegasz kolejne 45 minut, myślisz, jakiego dostaniesz SMS-a w szatni, no dzisiaj mamy VAR, więc wiem od razu na ucho, czy coś było kontrowersyjnego, czy nie, czy po prostu dobrze, czy źle i mnie wołają, trzeba decyzję zmienić, a kiedyś wyobraź sobie, że czujesz od tej, pamiętam, feralna 17 minuta, nie zapomnę jej nigdy na tym Tottenhamie i biegasz do 45, ale ta reakcja Juventusu była taka, że mówię, panowie, musiało coś być, bo ta reakcja jest taka, że jest po prostu chyba źle, ale dopiero wchodzisz do szatni i wiesz, najtrudniejsze jest później te kolejne 45 minut, tak? Bo już wiesz, że zrobiłeś babola, bo to nie był błąd, to był babol. I wychodzisz i musisz dalej ogarnąć. I paradoksalnie te drugie 45 minut pokazało, że byliśmy dobrymi, że byliśmy dobrymi sędziami, bo one były trudniejsze, te 45 minut, a naprawdę udźwignęliśmy to i to było dla nas ważne i dla naszych przełożonych, co nie zmienia faktu, że mecz oczywiście położony i reszta sezonu w domu. Jasne. Kolejne pytanie. Cześć, witamy. Cześć. Halo, witam. Witam. Dobry wieczór, Szymon. Cześć. Nie wiem, czy poznajecie mnie po właśnie. Rafał Kosiek mówi. A, witam. Cześć, Rafał. Cześć, hej. Cześć. Do ciebie pierwsze pytanie takie mam, bo jakoś... Czy się dobrze czujesz, bo taki jakiś blady jesteś na tej wizji? Wszystko w porządku? Bardzo dobrze się czuję. Okej, dziękuję. A do Szymona mam drugie pytanie. Bo dzisiaj jest 29 kwietnia, Szymon. A 25 lutego wysłałeś mi SMS-a, że zadzwonisz w piątek. O który piątek ja chodzi, tak? Rafał, zadzwonię w piątek 1 maja, może być? Dobra, może być. Nie, żartuję. Ja dalej czekam.
Żartuję. Ja dalej czekam, jak się... Nie, oczywiście. Też tak no, zmawialiśmy się już od dłuższego czasu. Rzeczywiście zmówić się nie możemy, ale to też... Też wynika trochę z mojego natłoku i z tego, że byłeś mało, że tak powiem, natarczywy, w tym dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście, bo jakby tam jakieś tam przypomnienie, czasami to wypada z głowy, sam wiesz jak to jest, ale obiecuję, że 1 maja w piątek możemy chętnie się zdzwonić, pogadamy. Dobra, jasne, przecież nie powiedziałeś, w który piątek oddzwonisz, jasne. Nie? Dziękujemy, Rafał. Jasne. Dobra, pozdrawiam. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Cześć. Jeszcze ze 2 telefony odbierzemy? Jasne. Czy się bardzo spieszysz? Nie, nie spieszę. Jeszcze 2 telefony, dobra. Prosimy o dzwonienie 22 219 50 31. Tak patrzę na czat, czy tu mamy jeszcze jakieś ciekawe pytania. Jedno pytanie mnie zdziwiło, przypomniało mi się, wcześniej padło. Ktoś wyczuł, że masz bardzo dobre relacje z Andrem Martinszem z Legii, że jego zdaniem bardzo dużo rozmawiacie między sobą na boisku i czy to jest prawda, że rzeczywiście to jest taki cudzoziemiec, który jakby jest partnerem dla sędziego. Ale brawo. To nie wiem, kto to wyczaił, ale wyczaił idealnie. Jest to jeden z obcokrajowców, z którym mam najlepszy kontakt w lidze, z którym nawet gdzieś jak rozmawiamy, pamiętam teraz ostatni mecz, jaki sędziowałem na Legii, nie pamiętam z kim to był, a z Krakowią. I też dostał kartkę, na początku się nie zgadzał, ale za chwilę podszedł i mówi, że nie no tak, bo tak troszkę gdzieś. I on fajnie zawsze ma gdzieś tam naprawdę spostrzeżenie w punkt, bardzo mało protestuje, tak naprawdę to w ogóle nie pamiętam. No jak to każdy zawodnik, gdzieś jest zdarzenie, podniesie rękę, spojrzymy się, ja mówię, okej, uśmiechnie się, jest taki, ja lubię ludzi pozytywnych, optymistycznych, sam taki jestem i staram się tak żyć, nie ma dla mnie problemów, których można by nie rozwiązać i nie uważam, że no jest tyle takich innych jakichś, nie wiem, problemów w życiu, niefajnych zdarzeń, nieszczęść, że szukać sobie jeszcze jakichś wrogów dodatkowych, nie wiem, problemów na boisku. Andrzej jest taki, to też mi się podoba, ale to jest, myślę, to jest południowiec i generalnie on też nie szuka problemów, jest otwarty, też dobrze mówi po angielsku, to też nie często się zdarza, jak wszyscy wiemy, w lidze polskiej czasami trudno się z kimś porozumieć, od razu zaczyna do mnie po hiszpańsku, szczególnie właśnie tutaj ta południowa krew, a Andrzej nie, to mogę mówić w samych superlatywach, w ogóle nie stwarza problemów sędziemu, to jest też dla mnie bardzo istotne, no bo jeżeli pomaga mi w pracy, a przynajmniej nie przeszkadza, no to jak nie doceniać takiego piłkarza, tak? Okej, okay. Mamy kolejnego widza. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam pytanie do Krzysia i do Szymona też. Krzysiu, znaczy to nie jest może tak tyle pytanie, co zapytanie. Bo często jesteś tutaj uważany za wychowanka Pawła Zarzecznego i widziałem oczywiście twoją mowę pożegnalną u Pawła. Ale wiesz, co mi się nie podoba? O, to jest hejtpad. Nie podoba mi się to, że uważasz tak, że niewiele mu zawdzięczasz, że byłeś wcześniej w przeglądzie sportowym od Pawła. Chodzi mi konkretnie o coś takiego, że Paweł na ciebie postawił. To jest piękna rzecz. Ja akurat jestem z pokolenia Pawła. Od początku, jakby to powiedzieć, oglądałem to wszystko. I chodzi mnie o to, że mówisz tak, że byłeś tam wcześniej, nie zawdzięczasz mu. A czy pamiętasz to słowo, że Paweł zawdzięcza ci inaczej? Paweł postawiłby na ciebie, że ty mu podasz szklankę wody. Mhm. No i to trzeba by docenić. Natomiast do Szymona mam taką rzecz, bo fajny facet, świetnie sędziuje. Tylko w Lidze Mistrzów, nie mam takiej pamięci fotograficznej, ale to było chyba w Rzymie, jak nie podyktowałeś, Paweł, Szymonie, rzutu karnego. To Tottenham był, w Rzymie nie było takiej sytuacji, tak, w Londynie. W Londynie, okej, okay. No mówię, że tak, ten, tak. Że nie mam takiej pamięci fotograficznej i położył tam mecz kompletnie. Jest taki happy sędzia, ale dla mnie lepszym sędzią jest Tomek Musiał. Tomek Musiał jest wybitnym sędzią, jest świetnym sędzią i świetnym człowiekiem, to mogę potwierdzić, absolutnie. Dokładnie tak. Ale chodzi mi o ten mecz, właśnie tam były tak dwie sytuacje, dwa rzuty karne i ręka. Trzy dni wcześniej w Lidze Polskiej taką rękę, tak zwaną siatkówkę, Szymon podyktował,
a wtedy w Lidze Mistrzów nie podyktował. Tak, tak, mylimy pojęcia, bo tam zawodnik sam sobie strzelił swoją główką w rękę, a ja nie wiem, czy pamiętasz, że jest zapis, że jeżeli sam się nastrzelisz w rękę, to nawet jak ona by była pionowo w górę, to takiej ręki nie może być, dlatego no to jest właśnie później takie niuanse, gdzieś tam decydują o tym, że wiadomo, są kibice, którzy, no tak jak jesteś przykładem, znalazłeś 3 karne, no ja w raporcie miałem 1 nieodgwizdany, z czym się zgadzam i oczywiście no daliśmy ciała mocno i leży to nam na sercu, ale no takie życie sędziego, no jakbym był idealny, to bym był idealnym sędzią, nie ma takich sędziów i pewnie nigdy nie będzie, nikt nigdy wszystkim nie dogodni. Szymonku. Ja potem mówiłem w domu o sędziuje nas sędzia, mądrzejszy od waru, bo wtedy nie skorzystałeś w ogóle z waru. Bo nie było jeszcze waru. A sorry, mogło tak być, ale a na mistrzostwach świata dwa mecze i wypad. No, życzę wszystkim, żeby pojechali i posędziowali mistrzom świata i wicemistrzom świata i pojechali do domu. Gratuluję, tylko my jako Polacy cieszymy się, że polski sędzia sędziuje. My się naprawdę napalamy, bo jeżeli reprezentacja leży, to liczymy, że ten facet bez włosów nam posędziuje. Ja też tak myślałem. I znowu dałeś ciała chłopi. Ja też tak myślałem, ale no wiesz, to teraz nawiązujesz pewnie do sytuacji Niemcy-Szwecja. Żeby pójść do VAR-a, muszę być zawołany przez VAR-a, żeby podejść do monitora. Nie mogę sobie sam podejść. Tłumaczyliśmy właśnie dzisiaj to na początku. Niestety nie dostałem takiej informacji. No czasem leży gdzieś tam ta współpraca na linii sędzia VAR, VAR sędzia. Też miałem większe ambicje. Myślałem, że pojadę, zawołuję świat, ale to tak nie wygląda. To nie wszystko jest takie, jak nam się wszystkim wydaje. Ja wiem i jestem wdzięczny wielu kibicom, którzy trzymali za mnie kciuki, bo dostałem też wiele bardzo pozytywnych opinii. I ta taka troszeczkę też frustracja ludzi wynikała z tego, że to, co powiedziałeś, całkowicie się z tobą zgadzam, że wynikała z tego, że wyobrażali sobie, że ja może gdzieś tam uda się sędziować, nie wiem, ćwierćfinały, finały, półfinały. No taką to... mieliśmy nadzieję, bo w tym sezonie Ligi Mistrzów byłeś predysponowany do nawet półfinału czy finału Ligi Mistrzów. Tak, ale rzeczywiście, no to ja ci przyznaję rację, że to nie był mój turniej marzeń. Miałem większe aspiracje, aczkolwiek dostałem odpowiedź, że ja nic więcej jak 1/16 bym nie dostał. Jestem za młodym sędzią. Wyobraź sobie, że zrobiłbym duży błąd w meczu ćwierćfinałowym, to już bym pewnie nie był na żadnych mistrzostwach świata. Tam jest specyfika wyznaczenia sędziów na mecz, ale oczywiście, no mecz 1/16 to jest niesamowite przeżycie mistrzostw świata, to jest w ogóle poezja. I też nie byłem szczęśliwy, byłem wściekły, wracając do domu, no przecież nie będę tutaj udawał, jestem ambitnym facetem i tak przypuszczałem, że gdzieś tam jedna decyzja, która była bardzo kontrowersyjna, a dzisiaj nawet na nią patrzę, pewnie postąpiłbym zupełnie inaczej, aczkolwiek tak jak ci powiedziałem szczerze, no VAR mnie nie zawołał, więc decyzji nie zmieniłem, spowodowała, że pojechałem do domu i trochę dłużej miałem wakacje, słabsze, ale wakacje. Dziękujemy bardzo. Dzięki, pozdrawiam. Dziękujemy, pozdrawiamy. To chyba... Najostrzejszy telefon z tobą. Dzisiaj. No, ale chętnie bardziej do ciebie. Tak, bardziej do mnie. U mnie było stwierdzenie faktów, no bo ma rację, no, że... Wiesz, to chronologia, no byłem przed Pawłem w przeglądzie sportowym. To, że na mnie postawił, to jest oczywiste i myślę, że wielokrotnie o tym mówiłem. Natomiast nie on mnie zatrudnił w przeglądzie sportowym, bo przed chyba dwa lata później. Mam do ciebie pytanie ode mnie. Sędziowanie dzisiaj to jest ogromna presja. To są często pewnie nieprzespane noce. Czy jakąś chorobą zawodową wśród sędziów na przykład bywa alkoholizm, że tak bardzo nie mogą sobie poradzić z opinią publiczną, z hejtem, z wymaganiami, że uciekają właśnie w alkohol? Ja pamiętam, jak zaczynałem sędziowanie, ja Puylenberg, człowiek bardzo ważny też w mojej karierze, jak pojechałem na KOR, on i David Ellery byli takimi właśnie seniorami i członkami komisji szkoleniowej, powiedział mi, żeby jak ja sobie radzę z głową. W ogóle chcieli nas poznać przez 2 tygodnie i stwierdził, że no niby wyglądam na silnego faceta takiego, co wie, czego chce w życiu i radzi sobie z emocjami, ale powiedział, pamiętaj, uważaj, bo sędziowie przy tej presji, ona jest po prostu tak ogromna. Może sobie radzisz, ale zobaczysz, ty jeszcze nie znasz presji. Rzeczywiście nie znałem presji, no bo jak możesz porównać mecze w Lidze Polskiej, czy jak pojechałem na pierwsze mecze Ligi Europy z meczami, które sędziuję dzisiaj. To jest po prostu dzień a noc, pieniądze są dużo większe niż były, więc ta presja jest przeogromna. No i powiedział, że właśnie uciekają w alkohol, w inne używki. Bardzo dużo rozwodów, powiedział mi, że wtedy są, pamiętam, wróciłem z tego chory, mówię do żony, mówię... Kurde, musisz być czujna, bo podobno dużo rozwodników jest wśród sędziów. I tak, ale zapamiętałem te słowa bardzo, bardzo mocno, dlatego że ta presja, jak sobie tak wszystko przemyślałem, zrobiłem taki mały naprawdę reset, to mówię,
Kurde, pierwsze co, to rzeczywiście człowiek gdzieś tam też nie struni od alkoholu, przecież nie będę udawał, że jestem świętym, ale też nie uważam, żebym przesadzał, no bo jeżeli trenujesz i trenujesz dzień w dzień, to jeżeli będziesz dzień w dzień teraz pił, no to co wytrenowałeś, to tak naprawdę możesz o tym zapomnieć i za chwilę pojedziesz na mecz Ligi Mistrzów albo nawet na nasze mecze, bo też by bywały mecze nasze, gdzie pamiętam taki mecz Pogoń Szczecin Bełchatów 14, wtedy 200 zrobiłem, to po prostu jest wysiłek, który no bez treningu, bez pilnowania się, no nie da rady, także to wszystko, na wszystko musi być logika, na wszystko musi być sens i jakiś umiar, tak, no nie będę udawał, że nie napiję się alkoholu, ale też nie będę przesadzał, że jestem alkoholikiem, po każdym meczu piję, żeby sobie dać radę. Nie, to już myślę. Ale są takie historie w środowisku? Oczywiście, że są i to są na całym świecie, bo to się słyszy później gdzieś tam, wielu sobie nie radzi, wielu kończy przedwcześnie i to świetnych sędziów kończy przedwcześnie karierę, bo po prostu no, nie jest w stanie dalej ciągnąć tego. No, wybitny sędzia, mój świetny kolega Howard Webb sam napisał, że i ja z nim rozmawiałem wielokrotnie, bo on później został szefem w Arabii Saudyjskiej, spotkaliśmy się i mówię, kurczę, Howard, no przecież 40, on chyba wtedy miał 2-3 lata, tak na przełomie, i mówię, jeszcze najlepsze lata. Mówi, jakbyś miał tyle półfinałów i ćwierćfinałów Ligi Mistrzów, co ja, tyle tych meczów pod presją, to pogadamy. No i ja wiem, o czym on mówił. To ciężko wytłumaczyć normalnemu widzowi, który ogląda i mówi, nie no, ten nie gwizdnął, a ten gwizdnął, ten dobrze sobie działał, ten źle. Oczekiwania od nas są niebotyczne. Pieniądze, które dzisiaj wchodzą w grę, są niebotyczne i od nas się wymaga bycia idealnym, a jak wiesz, rozmawialiśmy też setki razy, no, nie ma idealnego sędziego, nigdy nie będzie, nawet z VAR-em zawsze będzie pole do dyskusji, pole do interpretacji i pole do narzekania, taka jest prawda. Daję sobie radę, na razie daję sobie radę. No dobrze, obyś dawał radę do końca. Ostatni telefon dzisiejszego wieczoru. Kto jest z nami? Halo? Witam serdecznie, Adrian z Wielkopolski. Notabene jestem trenerem też w Toruniu, w Akademii. Młode talenty, także pozdrawiam całą rodzinę. I Szymon, szybkie pytania. Witam bardzo. Ja ogólnie jestem orędownikiem VAR-u, ale trochę irytuje mnie to, jak sędzia podbiega do tego monitorka. Ponieważ uważam, że tak jak zresztą chyba takie rekomendacje są w Federacji Angielskiej, że sędzia warowy powinien, jeśli chodzi o takie sytuacje kontrowersyjne, on decydować, żeby nie wytwarzać dodatkowej presji na tym sędziu normalnym, to powiedz mi, jaki jest twój stosunek do tego? Czy Federacja Angielska dobrze robi, że rekomenduje to, że ten sędzia warowy powinien takie kontrowersyjne decyzje podejmować? No nie, no przede wszystkim my musimy działać tak, jakie dostajemy wytyczne od IFAB-u, UEFA i tak dalej, i tak dalej. Wytyczne były takie, że to sędzia w takich sytuacjach tych kluczowych musi iść z prostej przyczyny. No jeżeli ktoś z wozu zmieni ci teraz decyzję, to tracisz cały swój autorytet. Zawodnicy myślą, kurde, to co ty gwiznąłeś? No to gwiznąłeś, a ktoś z wozu VAR zmienia ci decyzję. I to było proste wytłumaczenie, dlaczego to sędzia powinien iść. Druga rzecz, w Anglii się to nie sprawdziło. Już teraz wiem i to jest pewne źródło. Mój kolega, który sędziuje w Premier League, powiedział mi, że już teraz będzie zmiana. Już do czerwonych kartek sędziowie będą biegali i będą oglądali, czyli już nie sędzia z wozu VAR będzie zmieniał decyzję. I uwierz mi, że to się bardzo szybko zmieni, bo za chwileczkę będzie i rzut karny i wszystkie te kluczowe decyzje, te cztery będą wprowadzone, że będą biegli na OFR. Z prostej przyczyny. IFAB chce uniknąć tych niepotrzebnego otaczania sędziego. Przecież nawet też oglądałem wiele sytuacji bardzo kontrowersyjnych z Premier League, kiedy sędzia czekał na decyzję, VAR długo sprawdzał, sędzia czekał, zawodnicy go otoczyli, pytali się, rozmawiali. Przecież i tak te sekundy uciekały, czasem to trwało ponad minutę, czasem ponad dwie i w tym czasie sędzia może już iść do VAR-u, sam obejrzeć, a jednak jak sam obejrzę i sam się przekonam, to jest zupełnie inaczej. No i też inaczej wyglądam w oczach piłkarza, bo wracam i mówię, słuchaj, wydawało mi się, że masz rękę przy ciele, miałeś tak odstawioną. Przecież zawodnik też wie jak dostał i wie, że jestem szczery, mówię mu jak jest, mówię mu co widziałem i ja nie tracę autorytetu. Po prostu mówię mu, że z tego miejsca nie widziałem idealnie, w którym stałem, a teraz widzę, jest to 100% ręka. A tak bez mojego, tak jakby udziału z boku, ktoś z wozu podejmuje decyzję, a wyobraź sobie, że jest to taka decyzja kontrowersyjna, o której później będziemy rozmawiali, no i, a ja jestem na boisku. Czyli ktoś podejmie kontrowersyjną decyzję kluczową dla meczu,
beze mnie, a oczywiście na następny dzień wiadomo, o kim będą pisać, o tym arbitrze, który jest główny. Także to były te zamysły, te takie proste punkty, które jak nam przedstawiono, to my jako Polska Federacja to absolutnie no, przystaliśmy na to i oczywiście Premier League musiało tam składać, bo to była też, nie chcę powiedzieć wojenka, ale takie troszkę przepychanie się, bo to też było troszkę niezgodne, ale z tego co wiem, to już na pewno do czerwonych kartek, do zdarzeń z potencjalną czerwoną kartką będą biegać na on-feed review i będą sami oglądać. Zresztą była taka zabawna sytuacja, jak byliśmy teraz na zgrupowaniu UEFA, to Roberto Rossetti mówi do sędziów angielskich: panowie, tylko pamiętajcie, mi tu oglądamy sytuację, żeby mi nie było podejmowania sytuacji z VAR-u. Biegamy na on-field review, oglądamy sami i dla wszystkich jest to logiczne. Także myślę, że dość szybko zostanie to zmienione. Dziękujemy bardzo. Dobra, powiedz Szymon jeszcze tak szybko, takie szybkie pytanie. Z którego meczu jesteś najbardziej dumny, jeśli chodzi o Champions League? I który był trudny do sędziowania? Co muszę przyznać, że nie wiem, ktoś zaraz znowu powie, że zbyt pewny siebie albo nieskromny, ale po co mam być fałszywie skromny, skoro uważam, że dużo meczów Ligi Mistrzów, czy większość nawet meczów Ligi Mistrzów poszło mi dobrze albo bardzo dobrze. No, zawaliłem mecz w Tottenhamie i tak naprawdę z meczów Ligi Mistrzów zawalonych, to jest jedyny mecz zawalony, ale taki najbardziej, no pamięta się jednak finały, no ten pierwszy Super Puchar Europy, który miałem i to był jeden z trudniejszych meczów, jakie musiałem przesędziować Real Madrid, Atletico Madrid w Tallinie. No, przeanalizowałem ten mecz naprawdę na różne sposoby i pod okiem Roberto Rossettiego, ówczesnego szefa, uważam, że posędziowaliśmy jako zespół, bo to nie jest tylko Marciniak, to jest cały zespół, posędziowaliśmy rewelacyjnie ten mecz i to jest mecz, z którego gdzieś tam jestem cały czas mocno dumny, ale w ogóle mecze Ligi Mistrzów to jest taka wisienka na torcie i gdzieś tam wchodzisz na takie wyżyny koncentracji, jeszcze ta otoczka, zawodnicy, atmosfera, która tam jest, powoduje, że sędziuje się no jednak inaczej. No każdy ci powie, no sędziujesz tak samo, czy nie w Polsce. No niby przygotowania, koncentracja, wszystko jest to samo, ale nagle wychodzisz, szybkość gry, technika, to jak to wszystko wygląda, powoduje, że gdzieś tam udaje ci się jeszcze znaleźć gdzieś tam takie zasoby koncentracji i jakieś takie argumenty za tym, żeby przekazać najlepszego siebie. Także ten mecz na chwilę obecną, a najlepsze mam nadzieję, że jeszcze przed nami. Dziękujemy bardzo. To był ostatni telefon dzisiaj. Dwa jeszcze pytania z czatu. Często przewijał się temat, i to on się przewija także w mediach, temat Arabii Saudyjskiej. Mhm. Wiele osób jest trochę złych na ciebie, że ciągle tam latasz, ponieważ zdaniem tych osób potem nie jesteś wystarczająco skoncentrowany na meczach w polskiej lidze lub też możesz być przemęczony. Jak to jest z twojej perspektywy? Dla mnie to jest absolutna głupota. Przecież to, gdyby to tak było, to UEFA by nam zabroniła. UEFA sama nam sugerowała, że jeżeli nie mamy meczów w tygodniu, dzisiaj trzeba pamiętać jedną rzecz, to nie jest sędziowanie z lat 90., że potrzebowali ludzie głodu sędziowania, tak? Że sędziowali jeden mecz, później dwa tygodnie przerwy i znowu sędziowali. Dziś my jesteśmy jak piłkarze, kiedyś też tak nie trenowano, dzisiaj trenujemy dwa razy dziennie albo codziennie. I mecz to jest taką wisienką na torcie w weekend. Jeżeli ja wiem, że w dany weekend nie sędziuję, a ktoś chce skorzystać z moich usług, no to dzisiaj, żeby polecieć do Arabii, to pamiętam dwa lata temu, kiedy tam wybuchła mała afera i potrzebowano sędziego finału, zadzwoniono do mnie, to chciano wysłać po mnie jeta, który byłby w 4,5 godziny z Riyadu w Warszawie i o jakim zmęczeniu my tu dzisiaj mówimy. No podróżujemy, taki jest standard tych wyjazdów europejskich czy federacji, które nas zapraszają. Podróżujemy wielkimi samolotami, biznes klasą, więc tak naprawdę lot trwa z Frankfurtu do Riyadu 5 godzin w łóżku, bo to w biznes klasie, kto leciał, to wie, jak rozkładasz, masz łóżko, prześpisz, wracamy nocnym, ja po prostu jadę, sędziuję albo czasem tylko waruję, wracam. Zresztą w zeszłym roku to nie byłem prawie w ogóle, bo to była ta kontuzja, więc nie byłem, mówimy pewnie o 2 lata wstecz, 2 i 3, bo to wtedy byłem częściej, rok temu to praktycznie w ogóle nie było mi dane pojeździć, więc umówiliśmy się. Jest to bardziej komfortowe niż podróż do Szczecina. Szczerze, to jeżeli mówimy o czasie, kiedy ja wystartuję z Frankfurtu, to jestem szybciej w Riyadzie, w naprawdę ekskluzywnych warunkach, wypoczęty, ląduję sobie i sędziuję. Z drugiej strony, jeżeli u nas działają automatyzmy i ja chcę być pod gwizdkiem cały czas, no to zamiast mam siedzieć w domu, wiadomo, że ja nie mógłbym siedzieć w domu, bo kiedy nie sędziuję, no to ja dostaję czy od UEFA, czy od naszego fitness coacha z Polski, dostaję ciężki trening do zrobienia. Mhm. A bardzo często trening jest cięższy od meczu, więc ja 100 razy wolę jechać, posędziować,
dwa. No i też zapraszają nas nie na każde mecze, tylko ja jeżdżę tam raczej na takie dość wyjątkowe mecze, jakieś takie szczególne o podwyższonym ryzyku i to są naprawdę dobre mecze. Tam po 60 tysięcy ludzi, oni są zafiksowani na futbol. Mhm. Tam coraz więcej jest gwiazd, przychodzą, zarabiają olbrzymie pieniądze. Ten futbol naprawdę się rozwija. Pierwsze drużyny, zresztą Al-Hilal z Riyadu wygrał zeszłoroczną edycję Ligi Mistrzów, Azjatyckiej Ligi Mistrzów, więc naprawdę mówimy o poważnych zespołach i to nie tylko Arabia, bo tych zaproszeń jest dużo i zobaczymy. No świat w ogóle idzie w tym kierunku, że my świadczymy pewną usługę i z tego, co nie chcę za dużo powiedzieć, bo to słyszałem, że to są tylko takie na razie plany i prognozy na to, jak będzie wyglądało sędziowanie za kilka lat, ale ktoś powiedział mi, że to może być tak, że nie będziemy należeć niedługo do żadnej federacji, tylko po prostu będziemy świadczyli usługi, będziemy zapraszani z różnych federacji. No i to jest dla ciebie opcja wymarzona tak naprawdę, bo to by otworzyło rynek transferowy. Jest inna opcja, o której się już mówi poważnie od 2 lat, żeby stworzyć taką grupę sędziów, którzy będą się wymieniać i jeździć, no bo często tak jest, to nie jest problem Polski, że ktoś narzeka na sędziego w Polsce, to samo jest we Włoszech, w Niemczech, w Hiszpanii, no przecież sam wiesz, śledzisz szczególnie tą Ligę Hiszpańską, to jest podobnie, więc na te szczególne mecze, czy to derbowe, czy te mecze podwyższonego ryzyka, byłaby wymiana tych sędziów, powiedzmy, z elity i pamiętam, mieliśmy padło. Mieliśmy sędziów z Japonii w Polsce. Padło, jakiś, tak, ale ta wymiana była troszeczkę inna, zresztą wiele federacji chciało mieć wymianę z sędziami japońskimi, to jest bardzo mocna federacja i tam poziom też jest niezły piłki, też wielu zawodników zagranicznych idzie tam grać. Tu chodziło o taką ósemkę, dziesiątkę, tak słyszałem, taka liczba padła i ci sędziowie mieliby tam jeździć. Te rozmowy cały czas trwają, to pewnie też nie jest łatwe, bo trzeba znaleźć też później sędziów, którzy przyjadą do danej federacji. Mhm. Ale byłoby to fajne, tak? Pojechać, nie wiem, na Grand Derby, pojechać na Derby Manchesteru dla tych sędziów, którzy byliby w tej orbicie. Już w Barcelonie nie sędziów. Tak. No, chociaż ostatnie mamy dobre skojarzenie z Lyonem w jednej ósmej tak wygrali, ale też były przytyki, że no wreszcie, finally to się stało, no ale taka kolej rzecz. A powiedz mi jeszcze, jak ty lecisz do tej Arabii Saudyjskiej, tak sobie trochę to wyobrażam, że oni się przyjmują po królewsku niemalże. Znaczy, czy też jesteś zwykłym wykonawcą, który ma przyjechać, zrobić swoją robotę i się zawinąć, czy też to jest taki bizantyjski przepych, który ma trochę ci pokazać, do jakiego kraju przyjeżdżasz? Na pewno federacja robi wszystko, żebyśmy my przez te 3 czy 4 dni, zależy, czy 2 dni czasami, bo to jest czasem bardzo szybki wyjazd, żebyśmy byli bardzo zadowoleni. Naprawdę jest grupa ludzi, którzy dbają. To są bardzo życzliwi ludzie, bardzo sympatyczni. Ja wcześniej nie znałem nigdy Arabów i tej kultury, ale to są bardzo gościnni ludzie. Zresztą oczywiście ten przepych, który tam jest i gdzieś tam finanse, które pozwalają im na to, żeby trochę rozpieszczać też ludzi. Sposób, w jaki nas traktują, przyjmują, jest też bardzo miły. No, taki, który gdzieś tam ci oddaje to wszystko. Czyli jeśli chodzi na przykład o konkrety, to twój pokój hotelowy nie ma 20 metrów kwadratowych, tylko ma... Wiesz co, my też nie kupujemy, bo my mamy te same standardy, czy w UEFA i my bardzo często im mówimy, że tak naprawdę to... Czy to nie jest apartament 250 metrów? Nie, no, też nie dajmy się zerwać. Na co mi apartament, skoro ja jak jadę na 2 dni, to jeden dzień spędzam albo na siłowni i później jadę na mecz, albo prawie że w samolocie, bo my mamy tak wszystko ułożone i to jest bardzo wygodne dla nas, dlatego też się zdecydowaliśmy na ten ruch po rozmowach i z UEFA i z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, bo to oczywiście też prezes Boniek wyraził nam na to zgodę wtedy, kiedy nie sędziujemy, bo to wciąż nic się nie zmienia. Priorytetem dla nas jest nasza liga i jeździmy tylko wtedy, kiedy nie mamy obsady w polskiej lidze, więc jeżeli mamy taki system 2 mecze lub 3 mecze i później mamy pauzę, więc jak ja mam robić w weekend ciężki trening albo 2 ciężkie treningi, no to 100 razy wolę pojechać jeden mecz, posędziować, spotkać się znajomych, bo tam naprawdę już teraz jest kolebka europejska, zjeżdżają się wielu bardzo dobrych europejskich sędziów i jak nie możemy się spotkać w Europie, to spotykamy się zawsze z chłopakami, spotkamy się w Riyadzie, czy w Jeddah, czy w innym arabskim kraju i tam też naprawdę są ciekawe sytuacje, oni są sfokusowani i tak sfiksowani na futbolu bardzo pozytywnie. Ten początek był dla nich inny, bo to było zderzenie 2 kultur. Tam ta reakcja jest taka emocjonalna i w ogóle, a dla nas z kolei taka dziwna. No, auto jakieś, wszyscy warchcą i tak dalej, co tu się dzieje w ogóle. Ale już się przyzwyczaili do nas, Europejczyków, i bardzo nam ufają, bardzo tak w nas wierzą, że jak idziesz i gwizdzesz, to oni teraz tak fajnie wspominają, gdzieś tam przyjechałem ostatnio po jakimś tam meczu, wtedy byłem po Barcelona, chyba Lyon i oni tam, no ale była jakaś decyzja i mówię, ale byłeś ostatnio w Barcelonie. Mówię, tak, ale aut jest dla was. On mówi, tak, ale ty byłeś na Barcelonie ostatnio. Ja mówię, no byłem. Tacy są bardzo życzliwi i
I naprawdę jak czasami masz tu się spotykać, nie wiem, z jakimś tam hejtem i tak dalej, to idziesz tam. Odpoczywa głowa? I szczerze, głowa bardzo odpoczywa, bo no, dla mnie to nie, też to w ogóle sędziowanie dla mnie już z tym doświadczeniem, z bagażem doświadczeń, to nie jest stres, wręcz przeciwnie, to jest jak narkotyk, ja już mówiłem to wielokrotnie, to tak działa, że wychodzisz, wiesz, że to lubisz, wiesz, że jesteś w tym dobry i oczywiście zdarzą się momenty słabsze, ale taka jest kolej rzeczy, w życiu też są słabsze chwile, a najłatwiej byłoby upaść na twarz, popłakać się, nie wiem, oddać wszystkich, ukamienujcie mnie, bo nie gwiznałem karnego albo czerwonej kartki, nie dałem, no zawodnicy nie trafiają z 2 metrów, tylko że oni za tydzień strzelą i znowu są bogami, a w nas, my też jesteśmy takim środowiskiem trochę na boku, które nie wyjdzie, nie będzie się bronić. To samo jest młodsi chłopcy i dziewczyny, które sędziują w tej dżungli takiej okręgowej, też spotykają się z wieloma niefajnymi sytuacjami, taka jest prawda i sędziują za te parę złotych, dlatego że my ten futbol kochamy, a wielu z nas było za słabych na to, żeby grać, albo nie miało takiej szansy i realizujemy się w sędziowaniu. Także, ale widzę dzisiaj, to muszę przyznać szczerze, że i zawodnicy, i trenerzy zaczęli doceniać, zaczęli szanować ten fach. Wiedzą, że to nie jest łatwy kawałek chleba. Ja mam bardzo dobre stosunki z trenerami i wielokrotnie oni przychodzą, tłumaczą mi, jak z ich perspektywy zmieniło się sędziowanie. Sędziowie w ogóle, kiedyś mówię, jak widzieliśmy sędziego, to kamień w rękę i nie każdego oczywiście, ale były takie momenty, a dzisiaj to jest fajna rozmowa na poziomie i brakuje mi już tego. Kurczę, już wracajmy na te boiska, dobrze, że już znamy tą datę, mam nadzieję, że bezpiecznie wrócimy tego 30 maja, 29 już tak naprawdę. Znowu się spotkamy, pośmiemy, porozmawiamy, zapomnimy. Na razie jeszcze, jak widać, nie masz obowiązkowej izolacji, jeszcze możesz między ludźmi się poruszać. No ja już od ponad 4 tygodni jestem w takiej przysłowiowej kwarantannie. Jesteśmy w dość bezpiecznej odległości. Nie witaliśmy się, widziałeś, także zachowujemy względy bezpieczeństwa tak na poważnie. Nie, ja staram się mocno zdyscyplinowanie. Zresztą wszyscy sędziowie siedzą w domu. Myślę, że lada dzień taka będzie 2-tygodniowa przymusowa, ale to ja absolutnie jestem za, podpisuję się 2 rękoma. Mamy przejść później testy. Co też jest logiczne. No i wtedy myślę już bezpiecznie, bez masek, co ważne, bez masek wyjdziemy na boisko. Na koniec czat. Jakbyś mógł krótko powiedzieć, 2 najlepszych aktorów boiskowych. Jeden z Polski, drugi ze świata. Nie, to tutaj w Polsce to niestety, Michał, ale to cię nie oszczędzę. Wiesz, o tym powiedziałem ci, że do końca życia będę ci dokuczał. Michał Krapek za to oszustwo w meczu Śląsk-Krakowia i za skrzywdzenie Krakowi. No, takich rzeczy się nie zapomina, bo wiesz, jeszcze co jest dla mnie też ważne, często gdzieś podchodzisz, pytasz, patrzysz na zawodnika. No później tam rozmawialiśmy, że no, bo myślał, że był kontakt, później nie, wreszcie to padło, tak, że tam trochę mediatorem był Krzysiek Mączyński, z którym się dobrze znamy i bardzo Krzyśka lubię i gdzieś tam zabawił się w takiego właśnie mediatora i okej, no też ja nie jestem mściwy, broń Boże, ale chociaż zawsze przed meczem zawsze mówiłem, mówię, pamiętaj, nie oszukuj. I później gdzieś tam kiedyś mieliśmy jeszcze jeden mecz, gdzie złapał mnie w 30 minucie. Poprosiłem nawet wtedy VAR-a, mówię, proszę ci, sprawdź mi tę sytuację, bo zapytałem go, mówię, powiedz mi jedną rzecz, trafił cię czy nie? Nie, 100%, że patrzę, za nogę się trzyma, a zawodnik powiedział, że nie, z Górnikiem grali wtedy dobrze. Ja mówię, Michał, ja to sprawdzę. No i za chwileczkę wiedziałem, mówię, proszę cię, sprawdź mi, czy go trafił. 100%, że go nie trafił. No i mówię, no i widzisz, no i czyli się nie nauczyłeś znowu, tak? No ale no ja rozumiem, że czasem ja też oszukiwałem i też, bo chciałem wygrać, ale czasami już myślę, że jesteśmy na takim poziomie, gdzieś tam wzajemny szacunek, no, też widzi, że sędziuje dosyć wysoko, spotkam się z różnymi, traktuję go tak samo jak Cristiano Ronaldo, jak Leo Messiego i tak dalej, i ten mój szacunek do niego jest bardzo duży. No i kiedy rozmawiamy... Już teraz wiemy, że cię oszukał 2 razy. Tak. No, jest na, to już się pamiętam, dlatego widzi, że ta zadra, ja generalnie tak jak ci powiedziałem, jestem optymistą i nie trzymam w sobie zadr, ale tak boli, no gość drugi raz cię w twarz, cię wiesz, oszukuje. Mam nadzieję, że do 3 razy sztuki nie będzie i już teraz tego nie będzie. A z Europy... Tak, żeby ktoś mnie tak perfidnie oszukał, to nie było takiego zdarzenia. Kto jest najlepszym aktorem, kto najwięcej potrafi dać od siebie? A, no to no, chodzi ci w tym kontekście, bo myślałem, że o to, kto mnie oszukał. Oszukać to nie, ale myślę, że Luis Suarez ma żółtą koszulkę lidera, jeśli chodzi o... on to wszystko robi bardzo na kontakcie, wszystko blisko. To nie są takie jakieś perfidne symulki, bo w każdym zdarzeniu coś jest, tak? To nie jest tak, że on się porzucił bez niczego. Wyolbrzymia konsekwencje prawdziwych zdarzeń. Tak, jest wspaniałe. No i jest taki, że wiesz, jak popatrzysz na niego i tak dalej, to po prostu do momentu, kiedy jest gwizdek i ta pierwsza reakcja, to umiera. Umieralnia, mówię to tak jak w Madagaskarze, Melman już szedł tam do tego, do umieralni i tak samo jest z nimi, nagle jest gwizdek, ktoś wstaje, patrzy, Leo nie ma, no to bierze piłkę i już jest gotowy do gry, no ale no,
No fenomen, tak? Także to ludzie, świat niestety też wybacza tym fenomenom właśnie takie te próby oszukiwania nas, trochę wyolbrzymiania. Później to wszystko i tak, oni też mają świadomość, że to wszystko później spływa na nas. Skupia się, no to po co się dajesz oszukać? Czyli jesteś słaby. Jak się dajesz oszukać, to jesteś słaby, dlatego my sędziowie nie płaczemy. Trzeba z tym walczyć. My staramy się walczyć, bo jak mamy jakiegoś takiego delikwenta, kto nas oszukuje pierwszy, drugi, trzeci raz, to później gdzieś tam rozmawiamy w spale sobie, panowie. To nie był pierwszy raz, to nie był drugi. Pamiętam słynną historię z Miro Radowiczem, który gdzieś nabrał sędziów wielokrotnie. I sobie pogadaliśmy, że panowie, no nawet kosztem pomylimy się, bo wtedy nie było waru, jak pamiętasz. I nawet jak się pomylimy, no musimy jakoś zawalczyć, no bo jest, no ten timing upadku miał fenomenalny. Dla mnie no, to był fenomen. Jeśli chodzi o upadek, no to jak nawet oglądałem, mnie pierwsza powtórka, mówię, no patrzysz druga, no nie, no symulkan, tak? A wyglądało wszystko tak realnie. No, ale powalczyliśmy z Rado. Później gdzieś tam z Miro wielokrotnie rozmawialiśmy. Później nawet stwierdził, powiedział mi, że to się obróciło troszkę przeciwko niemu, bo później nawet sędziowie nie gwizdali już rzeczy, które są, ale to, ja mu powiedziałem, no ale to są grzechy przeszłości, to tak jest, no teraz ciężko, nawet sędzia, który nie do końca widzi, no to nie do końca ci też ufa, tak, no, ale ma ku temu powody, także to taka nasza mała, nasz mały system obronny, który działa, gdzieś tam się zbieramy i walczymy z pewnymi zachowaniami. Pamiętam, Patryk Majecki też był, nie był najprzyjemniejszy piłkarz i zawsze, jak zaczynał mówić, to zaczynał od K, nie wiem, dlaczego, pytałem się go nawet kiedy, mówię, Patryk, powiedz mi jedną rzecz, czy ty jak zaczynasz zdanie, to od razu musi, nie, bo kuchy były, bo ja, no i mówię, aha, no to okej, okay, w porządku, ale powalczyliśmy i gdzieś tam ta końcówka Patryka w lidze, naprawdę sympatyczny chłopak, z którym dało się porozmawiać i nie zawsze trzeba było zaczynać zdanie od K czy H, nie zawsze trzeba od razu reagować jakoś tak agresywnie. Na wszystko jest sposób, tylko trzeba to zrobić mądrze, nie jakoś, nie być policjantem, bo to myślę, my jak staramy się być policjantami, to trochę się to wtedy odbija rykoszetem i działa to zupełnie odwrotnie, ale myślę, że teraz jest taka grupa wyselekcjonowana sędziów, że czują to po prostu. Dużo byłych piłkarzy, którzy gdzieś tam to czują, będą popełniać błędy, taka to robota, ale myślę, że wygląda to dobrze, a na rybek idzie kolejny z pierwszej, drugiej ligi, też fajny, także wygląda to nieźle. Bardzo Ci dziękuję za przyjście do studia. Wydaje mi się, że to jest duża wartość w ogóle dla środowiska sędziowskiego również, żeby porozmawiać z ludźmi, wytłumaczyć im, przedstawić swój punkt widzenia, pokazać ludzką twarz tego zawodu. Moim zdaniem dużym błędem jest to, że Wy często jesteście zamknięci, macie zakazy udzielania wywiadów, często nie możecie się obronić, nawet jeśli macie argumenty po swojej stronie. Pokazać ludzką twarz sędziego to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, tak mi się zdaje. Czy też tak uważam, no, wiele osób, sam wiesz, gdzieś tam nie jest zwolennikiem takich programów, czy tych nawet nagrywań na żywo, które jeden ze słuchaczy nas pytał, ale ja od dawna gdzieś tam przyjąłem taką twarz, że uważam, pozycja moja i tak dalej pokazuje do tego, sam predysponuje mnie też do tego, żeby pokazać, jacy my jesteśmy. No, znam chłopaków, to są świetni koledzy, fajni ludzie w życiu, którzy wielu osobom pomagają, tylko sędziowie to nie są ludzie z pierwszych stron gazet i nie robią tego na pokaz, tylko robią to po to, żeby ludziom pomóc i dlatego przyjąłem tą twarz, przyjąłem wiele zaproszeń. Później gdzieś tam to się też odbiło wobec mnie rykoszetem, bo zrobiono ze mnie, nie chcę powiedzieć tam pseudogwiazdę, ale wiele razy mi to wytykają, że zająłem się gdzieś tam wywiadami, a nie sędziowaniem i pewnie poniekąd gdzieś tam to jest, bo jak już wejdziesz trochę w ten świat, no to siłą rzeczą, przecież ja nie dzwonię do dziennikarza, tylko dziennikarz dzwoni do mnie i kilka razy, kiedy powiedziałem, że nie, no to odebrano, że jestem niegrzeczny, że nagle awansowałem do elity i to jest, to musisz znaleźć gdzieś tam złoty środek, tak. Bo jak powiedziałem dwa razy nie, to wiem, że jeden kolega się obraził, do dziś nie rozmawiamy, ale taka kolej rzeczy, a to nie chodziło. Ale dzisiaj miałeś troszeczkę tremy przed tym, że to akurat zwykli ludzie będą dzwonić i nie wiemy do końca, jakie padną pytania. Nie, absolutnie, zresztą powiedziałem Ci, spodziewam się nawet, że może zadzwonić ktoś, kto może będzie chciał wylać troszkę jadu i byłem na to absolutnie gotowy, no przecież to nie jest tak, że przysłali głuchego, ślepego i niemego gościa, który nie będzie wiedział, co powiedzieć, no bo porozmawiałbym, ja zawsze lubię rozmawiać na argumenty i powiedziałbym komuś, dlaczego tak się stało, jeżeli się stało, że był to błąd, z czego on wynikał, bo to zawsze trzeba to znaleźć, najłatwiej powiedzieć rzucić kamieniem, a to rzucają kamieniami ci, którzy siedzą przed komputerem, nie chce im się wyjść albo nie są w stanie wyjść, bo po prostu mają wszystko gdzieś. Coraz więcej jest takiego hejtu, jadu, a ja to zawsze mówię, na wszystko jest lekarstwo. Wyjdź, potrzebujemy dobrych sędziów. Masz jaja, żeby powiedzieć twarz, będziesz miał jaja na boisku, na pewno mecie, nauczy cię biegać, nauczy cię przepisów. Takich ludzi nam potrzeba, także ja naprawdę zapraszam, a krytyka konstruktywna jak najbardziej. My nie jesteśmy święte krowy i
ta praca, jaką mamy, to wiadomo jaka jest i zawsze będziemy tym chyba mimo wszystko najsłabszym ogniwem w tym futbolu, w tym pięknym futbolu, który też kochamy, ale... Nie będziecie grupą, która ma swoich lojalnych kibiców, piłkarz zawsze będzie... To prawda, a czasem jest miło, kiedy wychodzisz, pamiętam mecz Korona Kielce, nie pamiętam z kim w tym sezonie i wybiegam na rozgrzewkę i słyszę z tyłu, i to słyszę nie dwie osoby, trzy. To było, odwróciłem się, było z 30 osób, stało, krzyczało, Szymon Marciniak, oglądam się, panie Szymonie, jesteśmy z panem. To jest coś takiego, że wiesz co, daje ci takie po prostu, jak Liga Mistrzów. Wychodzisz, mówię, nawet mówię do asystentów, panowie, idziemy, grzejemy się sami, chciałem się tak mocno dogrzeć, mówię, jedziemy tu, net out, dzisiaj nie może być źle. Po prostu wiesz, że masz ludzi, którzy gdzieś tam też ci kibicują, to nie jest też tak, ja to czuję, bo ja to czuję, kiedy jestem, nie wiem, na zakupach, kiedy gdzieś podróżuję, ludzie podchodzą bardzo życzliwi, chcą zrobić zdjęcie, wziąć autograf, porozmawiać, popytać o coś i to jest bardzo miłe, doceniają, sami mówią, wiedzą jaka to jest praca i widzą, jak jesteśmy odbierani, ale nagle pobiegłem z tej strony na tamtą, zacząłem się rozgrzewać i jeden poszedł i mówi, ty łysy, tylko tu dzisiaj nie odpierdam czegoś. No dobra, panowie, grzejemy się we trzech. No. Nie, ale takie jest życie. Zawsze się znajdzie ktoś, kto rzuci gdzieś tam, a zawsze na trybunie jest łatwiej. Ja to się często śmieję, że to ludzie, którzy gdzieś tam w domu pewnie nie za dużo do powiedzenia albo nie mogą, bo żona tam z wałeczkiem stoi i mówi, no odezwij się, no to idzie na stadion i bardzo łatwo jest tam wyzywać kogoś anonimowo. Zupełnie niepotrzebnie, bo tak jak mówię, no dlatego też to pokazanie siebie i pokazanie, że jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy robią po prostu ciężką pracę i błąd się zdarzy, trzeba go przyjąć na klatę, nie chować się w piasek. Najpierw słyszałem, no nie, no, zrobi błąd, pojedzie do domu, zapomni. Później dwa razy przeprosiłem, mówią, no da, teraz będzie przepraszam, w dupę sobie wtedy te przepraszam. No i to jest tak, zawsze się znajdzie ktoś, komu nie dogodzisz. No jeżeli ja bym się teraz tym przejmował, nie było tych ludzi, kiedy sędziowałem w B-klasie, jeździłem za 40 zł, nie było ich, kiedy jeździłem w A-klasie za 70, to czemu miałbym się teraz nimi przejmować, kiedy jeżdżę na Camp Nou, czy jeżdżę na Stadio Bernabeu i teraz wylewają na mnie jad. Przyjmę to na klatę, tak jak powiedziałem, mięsień sercowy jest twardy. Mam nadzieję, że właśnie to, co robię, będzie mi pomagało, żeby móc pomagać innym, bo naprawdę czuję taki... Teraz, kiedy wszedłem na pewien etap i kiedy pozwala mi na to wiele innych rzeczy, to czuję taki mały dług wdzięczności, który trzeba spłacać po trochu. Wiadomo, że sędziowie nigdy nie będą krezusami. Mhm. Takich jest niewielu, ale na to, żeby no, pomagać innym. W dawnych czasach bywali krezusami. To by budowali ładne błyskawicznie w jeden sezon. Że tak powiem, nieszczęśliwa puenta dla nas. Tak. Ale to już ale było. To była czarna owca. Ale tak. To już było, to była czarna owca. Dziękujemy bardzo. To był Hyde Park. Zapraszamy jutro ponownie o 21:00.